Dzień dobry wszystkim, to jeszcze chwilkę nam zajmie. Można już otworzyć swoje Fenomenologię Ducha. Wydanie Nowickiego na stronie 348, wydanie Landmana na stronie. Ktoś mi pomoże? 126, drugiego tomu. Czyli na rozdziale o oświeceniu. Bartek będzie się głównie tym zajmował, więc nie chcę wchodzić mu w słowo, ale wydaje mi się, że dzisiaj oświecenie w całości. No jest szansa, że zrobimy. Oświecenie, ale. Tak, ale nie ma żadnej szansy. Przepraszam bardzo. Co pan to, co powiedziałem? Już. Na całość na oświecenie przynajmniej dwa zajęcia będziemy potrzebowali, może nawet więcej. Zobaczymy. Z tego powodu, że jest to dłużej i też gęstro. Witam wszystkich. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na naszym seminarium, drugiej odsłonie w tym roku akademickim. Dzisiaj zajmiemy się oświeceniem, ale właśnie jeszcze zanim do tego oświecenia przejdziemy, tutaj zaczęliśmy taką rozmowę dotyczącą przedniego rozdziału, bo to jest rzeczywiście trochę dziwnie podzielone, ponieważ kultura, ostatnim jakby podrozdziałem kultury, tą częścią B, dużym podrozdziałem kultury, jest wiara i czyste poznanie oczywiste, czy tam czyste własne rozumienie, to Rain Einsicht, który teraz będzie głównym bohaterem naszej tej przygody z fenomenologią ducha. No i pytanie właśnie jest takie, dlaczego zostało to włączone do tej wcześniejszej części o kulturze. Tam sobie wyjaśnialiśmy to dlaczego, że Hegel też pokazał drugą stronę tego świata wyobcowanego, z tego powodu już tam ten konflikt wiary i oświecenia jest nakreślony. Ale też można właśnie próbować to jakoś interpretować historycznie, że tym, do czego Hegel nawiązuje w tym fragmencie w tego rozdziału o kulturze, to jest właśnie bardziej ten spór tej powiedzmy nowej, rodzącej świadomości naukowej, też tą, którą tam uosabia oczywiście Diderot, czy też później mistrza Rameau, jako właśnie tego ducha wyalienowanej kultury. No i przeciwstawnego mu stanowiska wiary, na którym tutaj od tego właśnie zaczęliśmy naszą rozmowę, że moim zdaniem tą wiarę w tym poprzednim rozdziale reprezentuje między innymi Pascal, tak? I tam on się pojawia. Natomiast no właśnie chciałem w ogóle od tego zacząć, bo może jakoś się też wspólnie zastanowimy nad tym, co się tak naprawdę zmienia w momencie, kiedy przechodzimy od wiary czy z tego własnego rozumienia. Ja w ogóle będę się posługiwał pojęciem, może na wstępie powiem, bo jakoś najbardziej mi odpowiada ono, czystego wglądu, jako tego tłumaczenia Reine Einsicht, bo to czyste poznanie oczywiste, czyste własne rozumienie jest dosyć karkołomne, chcemy to cały czas powtarzać, po pierwsze, a po drugie jakby też oddaje w ogóle ten niemiecki termin, że to się składa z dwóch słów i słowo Einsicht dobrze oddaje polski wgląd, czy intuicja, intuicja już ma trochę właśnie bardziej inne konotacje, też znane nam z psychologią, więc mimo, że po angielsku na przykład w tłumaczeniu Fenomenologii Ducha, ten Knoxa, to jest pure intellection, tak jest tłumaczone, reine Einsicht. No, czyli dlatego właśnie ten czysty wgląd tutaj będę używał. No właśnie, co się zmienia w momencie, kiedy przechodzimy do tego rozdziału drugiego, czyli oświecenia, gdzie właściwie dopiero przyglądamy się też temu, tej dialektyce, która zostaje jakby nakreślona w tym pierwszym rozdziale, ale to jest tutaj jako puszczona w ruch. Tak trochę tak mamy, jak pamiętamy, w rozdziale, nie wiem, to jest jedna z moich propozycji interpretowania tego. Takśmy mieli w rozdziale o duchu etyczności, o duchu prawdziwym, że właśnie tam była część A i B, no i ta część B to pokazywała jakby tą dialektykę w ruchu. Zupę. Dziękuję bardzo. Program karmienia. Dziękuję. Tak jak prywatni docenci dostawali wynagrodzenia za swoje wystąpienia, swoje wykłady, tak my tutaj też dostaliśmy z Maśkiem zupę od jednego z uczestników. Będziemy przynosić taką formularz. Dziękuję bardzo. Wielkie kosze.
Proszę? Model kubański. I tam właśnie była część A i B w tym rozdziale pierwszym o duchu prawdziwym, czyli świat etyczny, prawo ludzkie i boskie, mężczyzna i kobieta, a ta część druga to była działanie etyczne już, tak? I ta właśnie różnica między jakby tym działaniem, które zostaje wprowadzone w tej części małżeństwa, w tym rozdziale o oświeceniu, tej, żeby był puszczoną w ruch tą dialektykę tych dwóch jakby postaci, które są nakreślone w rozdziale wcześniejszym. To jest jedna z możliwości. Ale w każdym razie wiara i wiedza, w ogóle sam problem, tak? Jeśli mogę, a propos jeszcze tego konkretnie problemu, bo w pewnym sensie Hegel mówi dosłownie na stronę czy kilka akapitów wcześniej, on sygnalizuje, dlaczego w ogóle będziemy jeszcze tym oświeceniem się zajmować, chociaż w pewnym sensie na poziomie teoretycznym czy pojęciowym zostało już ono określone i to względem zarówno samego siebie, jak i wiary. Ale Hegel pisze coś takiego. Ale w tej postaci, w jakiej pojęcie czystego własnego rozumienia występuje, nie jest ono jeszcze pojęciem zrealizowanym. Stosownie do tego świadomość tego pojęcia jawi się jeszcze jako coś przypadkowego, jednostkowego, a to, co jest dla niej istotą, jako cel, który ma ona urzeczywistnić. Świadomość ma dopiero zamiar, żeby uczynić czyste własne rozumienie czymś ogólnym, to znaczy, żeby uczynić wszystko, co jest rzeczywiste, pojęciem i to jednym pojęciem we wszystkich samowiedzach. Pierwsza rzecz, no rzeczywiście pobrzmiewa tutaj dosyć groźny ton o tym, że we wszystkich samowiedzach ma być jedno pojęcie i uświecenie do tego dąży. Jak zaraz, może nie zaraz, pewnie na zajęciach za 2 miesiące, jak tak dobrze zajdzie, zobaczymy, że skończy się to wolnością absolutną i terrorem. Ale druga rzecz, no to właśnie jest to, że to jest pojęciowe określenie oświecenia, które dokonało się przypadkowo w jednej jednostce albo w kilku jednostkach, jakieś rozproszone, nieusystematyzowane. I teraz oświecenie będzie dążyć do tego właśnie w tych następnych rozdziałach, żeby się zrealizować. A będzie się mogło realizować tylko w ramach świata, w którym go nie ma. Żeby zaistnieć, to musi go wcześniej nie być. No a tam, gdzie go nie ma, to jest wiara, religia. Czyli będziemy teraz powoli przechodzić od tego właśnie, tak jak powiedziałeś, jak w świecie etycznym, od tego takiego wyobrażeniowo-przypadkowo-przyrodniczego oświecenia, bo oto urodził się ktoś, kto przeniknął cały świat kultury i zrozumiał, że to jest tak naprawdę nic innego, jak nieustannie przelewająca się w sobie mowa rozdarcia, ale to nie ma jeszcze charakteru oświeconego, tylko właśnie charakter przypadkowy. Ja to tak przynajmniej. Wydaje mi się, że to jest najbardziej trafne odczytanie. No tym bardziej, że to zgadza się właśnie z tym strukturalnym podobieństwem do rozdziału o życiu etycznym. Tam też rzeczywiście na początku jest zarysowana pewna struktura, w której nie ma ruchu, nie ma życia i nagle pojawia się właśnie ten czyn. Też tutaj o tyle to się trochę komplikuje, że w samym oświeceniu będziemy mieli dwa podrozdziały. Walkę oświecenia z przesądem i prawdę oświecenia. Tak? I też pytanie, jak tą różnicę rozumieć, ale to zostawimy sobie na później, jak już przejdziemy przez ten pierwszy przynajmniej rozdział. No w każdym razie jeszcze na wstępie chciałem powiedzieć, że ten problem wiary i wiedzy jakby występował już u Hegla w jego wcześniejszych pismach, a szczególnie też nawet w najwcześniejszych, bo to chodzi oczywiście o pisma z wczesnej z filozofii religii, czy tutaj też bardzo ważny jenański tekst Wiara i Wiedza, tak zwany Glauben und Wissen, który no tutaj jakoś jest kontekstem tak, dla tych heglowskich rozważań, bo tak naprawdę podejmuje się on tutaj jakby kluczowego w XVIII stuleciu konfliktu, intelektualnego konfliktu właśnie między oświeceniem a wiarą, którą oświecenie określi mianem przesądu, stąd będzie ten właśnie tutaj tytuł o walce oświecenia z przesądami. Tak? No i to jest też moment, w którym Hegel jakby wkraczał do własnej epoki. To jest też myślę, że istotne, żeby zarejestrować to, że jakby już nie jesteśmy w tym świecie tego XVI, XVII, XVIII wieku, jak można byłoby tą kulturę scharakteryzować, ale wchodzimy już do epoki Hegla. No i ten konflikt wiary i wiedzy też zapowiada już niejako kluczową zmianę, która dokona się w teksturze ducha, czyli ten świt nowej epoki, który nastąpi wraz z finałem tego rozdziału, czyli z rewolucją francuską. Więc tak naprawdę też mamy tutaj, to wielu interpretatorów na to zwraca uwagę, zapowiedź już tej rewolucji francuskiej. Właśnie przez klucz rewolucyjny, że tak naprawdę tutaj mamy rozpisanie już tej świadomości, która dojdzie do głosu w rewolucji francuskiej, że to o nią cały czas tutaj chodzi w tym rozdziale, no to jest interpretacja Korzewa. A mam wrażenie, że ona dość, w tym wypadku, przeczytałem sobie ją też przed tymi zajęciami, bardzo mocno odchodzi jakby od tekstu, żeby tylko, żeby nawet nie trzymać tam poszczególnych paragrafów, tylko to wszystko tak kondensuje, żeby tylko wypowiedzieć to, że tu chodzi w ogóle o rewolucję, tak? Więc dobrze, jak do tej pory, czyli jak też w tym poprzednim podrozdziale kultury, ten czysty wgląd Hegel określił w następujący sposób.
Był to zamiar uczynienia wszystkiego pojęciem. Tak została pierwsza definicja. Objęcia i skatalogowania kategoriami rozumu całej rzeczywistości, całej też przyrody. Właśnie dlatego w tym sensie jest to próba uduchowienia właśnie tej bezpośredniej niemej przyrody. I to jest też nawiązanie oczywiście do encyklopedystów francuskich, do tego przedsięwzięcia, na którym właśnie była encyklopedia, którą tutaj Hegel ma trochę na myśli, gdy pisze o tym czystym wglądzie. Bo też naczelny postulat tego oświecenia brzmiał oczywiście, do którego Hegel nawiązuje w ostatnim zdaniu poprzedniego akapitu, czy poprzedniej części, czyli bądźcie rozumni. Czyli oczywiście to jest katowskie sapere auzo. Audem, tak? Bo to Sapere Auzo to jest medal, który ustanowił ksiądz, tylko oczywiście król poniatowski. Ale w każdym razie to jest tak, to mniej, nie wiem, czy kojarzycie ten medal, który w 1964 roku właśnie nasz oświecony król ustanowił. Ale ten Nawiązując medal był do dla Konarskiego i był Sapere Aureus Sapere podpisany, Auzus, czyli no właśnie. A ten, tu jest który się Sapere. odważył, to było dla Konarskiego medal Tak, tak. Stanisława. Tak, zgadzam się, tutaj Bronisław słusznie zainterweniował, że to był jakby medal dla Konarskiego. W każdym razie kantowskie sapere aude i odwagę posługiwać się własnym rozumem, no tak brzmi w skrócie hasło oświecenia. I świat kultury to była jakby Francja. Tak naprawdę dalej pozostajemy w obszarze, jakby polu symboliczno-kulturowym Francji, jako głównej arenie, na której będzie się rozgrywał dramat właśnie walki oświecenia i wiary. Czyli tu bym zainterweniował. Ale poczekaj, poczekaj. Ale w tym rozdziale będą już nawiązania do Niemiec. I do różnicy, o której trochę nieco powiem dalej, między niemieckim autokarą i francuskim Lumière, tak? Czy między właśnie niemieckim oświeceniem i tym francuskim wiekiem świateł, czy też oświeceniem po francusku i po niemiecku. Ta różnica przecież jest jakby buduje na niej swój przynajmniej ciekawy argument. Rebecca Comey w swojej książce Morning Sickness. Tak właśnie tą różnicę Francji i Niemiec, jakby ich dwóch modeli oświecenia, czyta przez pryzmat freudowskiej różnicy żałoby i melancholii. Ale o tym jeszcze powiem nieco dalej w odpowiednim momencie. Tak, ale generalnie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście można też to czytać zupełnie ahistorycznie, nie zdając sobie sprawy z kontekstów historycznych, a i tak to pozostanie sensowne. Jak każdy fragment teologii No dwa. To tak. jest też ważne, że to jest ten dwugłos, który mamy cały czas na naszym seminarium, że te rozdziały można czytać bez jakiegokolwiek odniesienia do. Nawet właśnie, o ile w tym wcześniejszym tomie, wcześniejszej świadomości, samowiedzi, w rozumie, no byłoby to nawet uzasadnione, że jakby ten kontekst historyczny jest tam pomocny jakby dla wyjaśnienia tego, co się dzieje, ale to się dzieje w tej świadomości, która jeszcze powiedzmy nie jest uhistoryczniona, przynajmniej do rozumu. Ale nie jest tą świadomością, która działa w świecie społecznym. O tyle już w duchu mamy tą świadomość, która działa w świecie społecznym, ale to są też pewne wzorce, które Hegel tutaj opisuje. On jakby wykorzystuje rzeczywistą historię, ale jakby robi to, co zawsze robi. Czyli przetłumaczy ją na swoje kategorie dialektyczne. Czyli tworzy jakby z tej rzeczywistej historii i wydarzeń, które mają miejsce, on jakby przetransponowuje na swój własny język filozoficzny. I w ramach tego języka można jakby te procesy obserwować, analizować, bez odniesienia do tego, co jest ich desygnatem rzeczywistości. Tak? To jakby nie jest niezbędne, ale pomaga, bo jakby też pozwala nam lepiej zrozumieć, co jest jakby, to jest taka też ta metoda eksploracyjna, którą tutaj próbujemy na tym seminarium, może ja bardziej próbuję akurat, żeby gdzieś przyśpilić Hegla i pokazać nam do czego on się odnosi, no bo wtedy jego abstrakcyjny termin tak zyskuje pewne ukonkretnienie, jakąś mamy referencję historyczną, no i łatwiej jest nam z nim sobie poradzić. Ale oczywiście można tego zupełnie abstrahować i jakby postrzegać to jako taką czystą spekulację. Więc chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli naszemu jakby proscenie, tak? Czyli temu, jakie figury wystąpią na scenie, no i to są te dwie figury, tak? Czystego wglądu i wiary. I obie te postaci, które teraz wejdą w ten dramatyczny bój ze sobą, stanowią wytwór wyobcowanego ducha kultury. I są jakby w pewnym sensie dwoma modelami, dwoma sposobami przezwyciężenia jego wyobcowania. Czyli to są jakby dwa modi, które wypracowała kultura, czy które narodziły się w kulturze, aby przezwyciężyć alienację świata kultury. I wiara w tym sensie jest transcendencją świata poprzez myśl o jego istocie, którą ustuje po tamtej stronie. Tak? Jest transcendencją, bo jest tą czystą myślą, która wykracza poza ten świat i w tym wykroczeniu, w tych zaświatach powiedzmy, sytuuje jego istotę. A czysty wgląd natomiast jest powrotem ducha do samego siebie. Jest w tym sensie też zanegowaniem wszelkiej alienacji. Czyli z jednej strony wiara będzie reprezentowała ten moment właśnie istoty, a czysty wgląd będzie reprezentował moment podmiotu, czy też moment samowiedzy. I to jest też tutaj istotne, że
że jakby tak się będzie ta, dlatego też wiara będzie reprezentowała to, co substancjalne, to, co pozytywne, a ten czysty wgląd będzie reprezentował moment negatywny, moment właśnie podmiotowy, świadomościowy powrotu do siebie, wiara wychodzenia poza siebie. I też czysta wiara, znaczy wiara po prostu przejmie na siebie funkcję, którą wcześniej była organizowała na przykład stoicyzm, a czyste własne rozumienie będzie rodzajem sceptycyzmu dokonanego w pewnym sensie już, no bo czyste własne rozumienie wynika z upadku świata kultury, jakby tam, głowy rozdarcia. I w tym znaczeniu też wiara jest rezerwuarem treści, a właśnie to czyste własne rozumienie, czysty wgląd, jest tym, co neguje wszelką treść, czy właśnie to, co dane, to, co substancjalne. Jak kuzynek mistrza Ramo, który neguje wszelką ideologiczną tożsamość. Pamiętajmy, że właśnie rodzi się ta wiara, znaczy nie, przepraszam, nie wiara, tylko właśnie czysty wgląd, jego materializacją w tej książce, jest właśnie kuzynek, ten bratanek Ramo, on zresztą powróci nam w te prościach, więc tylko cały czas trzeba w pamięci mieć tego bratanka i jego niecne poczynania. I też warto pamiętać już przy takich ogólnych rozróżnieniach, nie, czy będziesz, no, że wiara oczywiście jest trochę pozajęzykowa, przynajmniej w tym pierwszym rzucie, natomiast czyste własne rozumienie, jakkolwiek dystansuje się, to jednak jest w pełni zdyskursywizowane i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te takie rzeczy, które przynależą do tego, co substancjalne, przynależą właśnie wierze, jak tektoniczne bóstwa u Antygony, jak właśnie to niepisane prawo, jak ten stoicyzm, który jakby tylko w siebie tak wygląda i ma taką czystą, po prostu czysty logos bez żadnego określenia, który jest tak naprawdę jedyną ważną treścią dla ducha. No i po drugiej stronie mamy ten świat właśnie mieszaniny, tego pędu, chaosu, gdzie wszystkie rzeczy ustanawiają się jak oddzielne tylko po to, żeby zaraz zapaść się pod siebie w konfrontacji ze swoją negacją i tak dalej, no ale wyciągiem takim istotą, no nie, esencją tego świata jest właśnie to czyste własne rozumienie, czyli ten cały zebrany amalgamat dyskursów ujęty jako całość. Tak, to zaśmialiśmy jako ducha wracającego się z kultury, tak? Czyli właśnie to zresztą na samym początku też będzie to nawiązanie do tego ducha jako gadaniny i do tego, że właśnie czyste własne rozumienie jest tym, co zbiera w jedno. Tą gadaninę. To jest właśnie jakby takąś. I też tutaj, do tej opozycji, którą Maciek przytoczył, to powróci w tym rozdziale, ale można na wstępie o tym powiedzieć, że rzeczywiście ta relacja wiary i wiedzy będzie przyjmowała trochę postać jak relacja prawa boskiego i prawa ludzkiego. Zresztą tak zostanie też przez Hegla nazwana, że wiara jest oczywiście tym, co jest podziemne, tym, co jest właśnie substancjalne, co w tym znaczeniu nie wychodzi na światło dnia, bo jest myśleniem. Tak? Jest czyste myślenie, tak jak czyste myślenie stoika, które nie jest wyartykułowane. Natomiast właśnie ten czysty wgląd jest tym, co tutaj reprezentuje prawo ludzkie, to prawo występujące w świetle dnia. No co może być bardziej dzienne, bardziej świetliste niż oświecenie, tak? No jakby to się samo nasuwa w swojej metaforyce. No ale w każdym razie, te dwie jakby refleksje, czy dwie świadomości, świadomość wiary i ta świadomość oświecenia, oświecona możemy nazwać, przeciwstawiają się sobie w tym rozdziale i konfrontują w bratobójczej walce. Bratobójczej walce, bo oczywiście od jednym i tym samym. Tak? To są jakby dwie części tej samej całości. Właśnie dlatego ta walka bratobójcza jest tym gwałtowniejsza. Zasadniczo obie te świadomości, zarówno wiara, jak i wiedza, wyrażają tą samą prawdę, prawdę ducha. Tak? Dlatego to jest znowu, jak u Hegla, walka jakby no, dwóch. Znaczy nawet nie wiem, jak to dobrze określić, nie tyle dwóch synów, co właśnie walka ducha samym sobą. No to można po prostu tak to ująć. Można powiedzieć, że czyste własne rozumienie czy kultura mówi, że wszystko jest jednym, a wiara mówi, że jedno jest wszystkim. No i się koncentruje i tak to jedno, tak właśnie myśli, nad nim myśli, wszędzie to jedno, mu się tak rozplenia, a ta kultura no to właśnie mówi, że no czy będę za, czy będę przeciw, czy obejrzę ten film, wyrażę taką opinię, a o tym powiem, no to ktoś powie inaczej i to wszystko tak naprawdę ma sens tylko o tyle, o ile on właśnie powie inaczej niż ja i wtedy w tej naszej dyskusji ukaże się prawda. Nie moje stanowisko, nie jego stanowisko, tylko właśnie takie to, wszystko jest tym samym ostatecznie, ale to jest właśnie to czyste własne rozumienie, że za każdą tezą wygłoszoną na forum publicznym czai się upadek tej tezy, jej krytyka, ale jednocześnie jej podniesienie na wyższy poziom. Samostawianie tej tezy jest rozumnością i to jest tym, co powinniśmy bronić. No tak, czyli jakby jest to nieco spłycając. No, mam tutaj taką sytuację jak zawsze u Hegla, mam w tym, że mamy te dwa momenty, przeciwstawne momenty ducha, które jest rzeczywistym pojęciem. Czyli tam, gdzie dwóch się bije, to naprawdę bije się jeden sam ze sobą.
i zwalczając przeciwnika, jak zobaczymy zwalczoną, wypartą czy ukrytą część samych siebie. To jest w ogóle bardzo ważny ten motyw, taki, który się u Bogu nie w stanie pojawiać. Także wiara atakuje, wiedza atakuje w wierze to, co jest jej samą wypartą częścią. Czy też projektuje w ogóle na wiarę właśnie na coś zewnętrznego, coś, co jest innym wobec wiedzy, zresztą cały czas ta logika innobytu będzie tutaj pracowała, że ten inny jest tylko wytworem ja, który jest jego wewnętrznym momentem, ale wyekstrapolowanym, wyrzuconym na zewnątrz, poza niego. Tak? Mogę o jednej rzeczy, bo nie wiem, czy wy w przyszłości, znaczy te za kilka minut, naście będziemy o tym mówić, a teraz mi to przyszło do głowy i chciałbym wrzucić jako też jeden z kontekstów tego rozdziału. Mianowicie, jeśli dobrze pamiętamy, w rozdziale o rozumie obserwującym stanęło na tym, że przyroda nie ma historii. A przyroda nie ma historii dlatego, że formy przedmiotowości, które są w przyrodzie, mają charakter chaotyczny i nie są określone. I można powiedzieć, że dopiero teraz, dzięki temu, że zajmujemy się kulturą, która wynikła z tego, że przyroda nie ma historii, dysponujemy właściwym dla całego świata modelem przedmiotowości. Już nie będziemy uprzedmiotawiać świata tak, jak uprzedmiotawialiśmy wcześniej, bo skończyło się to poprzez rozum obserwujący, bo skończyło się to katastrofą dla samego rozumu ostatecznie, tylko teraz już wysublimowaliśmy cały świat, już przemieniliśmy go, jakby przeżarliśmy go duchową substancją przedmiotowości ustanawianej przez podmiot i teraz kultura to jest nic innego jak świat przyrody, świat drugiej natury po prostu, jak to się w XX Lukacza wieku mówiło, czy tam u Webera, czy u Zimla, nieważne, tylko właśnie podniesiony do drugiej, to jest ta druga natura, czyli po prostu świat wysublimowanych przedmiotów. I teraz nie będziemy już musieli się przejmować, że tu jest taki kolor tego pióra, a tu jest taki kolor tego pióra, bo będziemy zajmować się przedmiotami nieprzyrodniczymi, tylko przedmiotami kulturowymi. Będziemy zajmować się tym ptakiem czy tym piórem już jako przedmiotem kultury, czyli jako przedmiotem zarówno świata przyrodniczego. Będziemy mówili, no w 78 John Serre Braidot popłynął na te wyspy i znalazł to pióro, a tamto inne pióro. Już jesteśmy w stanie wykonać cały szereg bardzo dobrych, porządkujących i prawdziwych operacji na świecie przyrody, bez konieczności odwoływania się po pierwsze do świata przyrody jako takiego i bez ryzyka, że wpadniemy na pułapkę bezhistoryczności i chaosu przyrody. Bo cała przyroda stała się już, stała wyciągnięta i podciągnięta do statusu kultury. I dlatego właśnie ten rozdział jest taki ważny, żeby domknąć to, co pozostawało otwarte tam jeszcze. Bo teraz w końcu będziemy mogli potraktować przedmiotowość świata przyrodniczego, który przemienił się już tutaj w trochę w oświecenie, a trochę w wiarę, jako coś, co jest możliwe do opanowania przez procedury rozumowe czy duchowe. Tak, ale szczególnie właśnie jakby prawdzie oświecenia, ten wątek, myślę, że on głównie dojdzie do głosu, czy właśnie tego, jak oświecenie w ogóle ujmuje przyrodę i dlaczego stwarza z niej właściwie tą drugą naturę. I też samo pojęcie pożyteczności, to właśnie jest ta synteza, to jest ten brakujący element, który pozwala właśnie rzeczywiście rozumowi ująć ten świat przyrody jako taki, w którym ten rozum czuje się w tej przyrodzie, jak u siebie w domu, tak? Że właśnie sobie w ten sposób oswoi. I w przedmowie czytaliśmy, że... Przedmowie nie przepraszam, we wstępie czytaliśmy... No teraz już mi wyleciało z głowy. Dobra, nieważne, to idźmy dalej. Dobra. To jeszcze jakby z takich wstępnych uwag można zauważyć, że w tym rozdziale Hegel jakby dystansuje się nieco od swojej młodzieńczej krytyki religii jako pozytywności. No bo właśnie w swoich tych młodzieńczych pismach, no chodzi mi głównie o te pisma wczesne z filozofii religii, takie jak tam pozytywność religii chrześcijańskie, jak życie Jezusa, też te fragmenty o religii ludowej i tak dalej, Hegel jakby zajmował częściowo oświecone pozycje, postrzegając religię jako właśnie zewnętrzny dogmat narzucony na wolną jaźń, czyli jako tą pozytywność, która jest narzucona tą spontaniczną, wolną jaźń i w tym sensie właśnie jest czymś zewnętrznym, czym się nie rozpoznaje to autonomiczne ja. Jednak już wtedy, nawet w tych pismach z filozofii religii, zaczął już on proces przepracowywania tego swojego oświeceniowego racjonalizmu, czyli znoszenia go. Tak? Chciał zachować jego rozumny rdzeń, ale porzucił jakby jego jednostronność i dogmatyzm tego oświeceniowego antydogmatyzmu. W tym znaczeniu właśnie, że tam już dokonało się też ta próba jakby zrozumienia tego, że religia jest nie tylko tym, co projektuje na nią to oświecenie. Czyli w pewnym sensie Hegel tutaj dokonuje też takiej trochę formy no, autoterapii swojej młodzieńczej krytyki. Krytyki religii, gdzie dlatego będzie też przyglądał się temu, w jaki sposób stwarza właśnie oświecenie swojego, jak imputuje, jak zobaczymy, religii, poglądy, które wcale tej religii nie przynależą. Tak, też właśnie jest
można powiedzieć, bardzo skomplikowany proces krytyczny, bo w pewnym sensie, jak się weźmie pod uwagę młodzieńcze pisma Hegla, te religijne, to w pewnym sensie religia tam ma spełniać dwie funkcje, które tutaj są rozbite pomiędzy religię właściwą a oświecenie, bo tamta religia ma zarówno przetrzymywać substancjalną prawdę wspólnotową, tą ducha gminy ma utrzymywać przy życiu, ale jednocześnie ma oświecać, ma uczyć, właśnie ma wyzwalać nas z pęd pozytywnego myślenia o autorytecie i ma nam właśnie dać tą miłość. Tylko, że religia tego nie Właśnie, potrafi ostatecznie chodzi zrobić, no nie? o, może to rozróżnijmy, że Hegel jakby pokazuje, że jest ta religia pozytywna, która jest w więzi człowieka, ale jest też ta religia ludowa, religia serca, i to jest Która? która właśnie jest tą religią oświecającą. To jest ta religia, która pozwala na pojednanie tego, co zmysłowe, z tym, co duchowe. Tylko, że sama relacja tych dwóch religii jeszcze nie doczekała się w pisach młodzieńczych chociażby tak dobrego ujęcia, jak później to w systemie etyczności, no, kiedy mamy to poświęcanie właśnie tego, co nieme, albo tego, co ilościowe. No nieważne. No, ale ten wątek religii i wiary cały czas jest obecny. Docenienia, a jednocześnie koniecznego skrytykowania jej. Też właśnie do tego, że już wczesny Hegel też niuansuje, jakby tworzy te dwie formy religii, co pokazuje, że nie wpisuje się na takie czysto oświeceniowe pozycje, które właśnie uważają, że religia to jest to, co złe i po prostu należy to obalić. Ja piszę Ipolit o tej relacji, a tutaj przytoczę go. Oświecenie, czyli krytyka przeprowadzona przez rozsądek, może uczynić nas bardziej rozumnymi, ale nie może uczynić nas lepszymi. Nie ma wpływu na nasze dusze. Działa tylko negatywnie, a tym samym przeciwstawia się subiektywnej religii. W tym samym okresie, chodziło właśnie o te pisma z filozofii religii, Hegel przeciwstawił tą religię ludu i religię prywatną i tym samym był według Ippolita świadomy rzeczywistości, której oświecenie nie znało, czyli właśnie tego pęknięcia na te dwie formy religii. I w tym znaczeniu też błędem oświecenia było zaoferowanie jedynie negatywnej krytyki, która nie uchwytuje treści wiary, nie odkrywa jakby jej tego spekulatywnego znaczenia, które już Hegel wtedy w młodości dostrzegł. Dlatego religia musi być dla Hegla przemyślana, przepracowana. I tutaj znowu według Polita, wydaje mi się to całkiem trafną interpretacją, zresztą do tego jeszcze nawiążę w odpowiednim fragmencie, Hegel przygotowuje w tym rozdziale szczególnie drogę dla Feuerbacha i jego filozofii religii. Właśnie Polit uważa, że Hegel jest po prostu Feuerbachem, a von Zaletta. Co wydaje mi się, to zobaczymy to w kontekście tego szczególnie jednego fragmentu, to już może powiem, Maciek tutaj kręci głową. Chodzi jakby o ten moment, kiedy świadomość religijna wytwarza swoim działaniem istotę absolutną. Że to wytwarzanie przez świadomość właśnie tej istoty absolutnej, czy też Boga, no jest takim feuerbachowskim momentem, ale to jak będziemy przy tym, to jeszcze się zatrzymamy wówczas na Dobrze, to myślę, ty jeśli są jakieś może pytania dotyczące wstępnych uwag, czy możemy przejść już do samego tekstu? Czy Maciej chciał jeszcze coś dodać? Nie. No dobrze, to zacznijmy rozdział Oświecenie. Oczywiście na początku Hegel zapowiada, o czym będzie ten rozdział. Tak? No i mówi nam, że będzie o działaniu świadomości, działaniu oświecenia wobec świata. Czyli to będzie działanie polegające jakby na występowaniu przeciwko niejasnym zamiarom i opacznym poglądom. Czyli temu, co irracjonalne, ponieważ irracjonalność, czyli to, co właśnie jest innym rozumem, tak? Jest też inną nazwą dla wiary. Hegel będzie pisał właśnie o wierze, czy o tym, co jest po drugiej stronie rozumu, no to też to jest to siedlisko tego, co irracjonalne. Tu ja bym chciał tutaj jedną sekundkę, akurat właśnie do tego opacznego rozumienia, bo to w oryginale jest to Die Verkehrten Einsichten. I to chodzi właśnie o to Verkehrten. Wiem, że to już jest że to słowo odwrócenie pochodzi już z tego rozdziału o odwróconym świecie. Ja tylko się przy tym zatrzymuję, żeby podkreślić to, iż to, co mówiłem wcześniej. Tak jak pamiętamy, o ile pamiętamy, odwrócenie dokonuje się na świecie, który jest już światem wysublimowanym, to znaczy jest już światem duchowym. Odwrócenie nie dokonuje się na przyrodzie, tylko się dokonuje na świecie prawa, żeby pokazać, podstawić pod ten świat odwróconego prawa. I teraz, kiedy tutaj czytamy o tym, że też mamy tutaj do czynienia z opacznym rozumieniem tego świata, to Heglowi chodzi o to, żeby pokazać, że znowu będziemy wchodzić w ten obszar związany z odwróceniem świata i niby obserwacją przyrody, ale właśnie tutaj nie będziemy mieli tego problemu, który mieliśmy wcześniej, bo od razu jesteśmy skonfrontowani ze światem duchowym i ze światem odwróconym. O to mi tylko chodzi. Przedmiotowość jest już opanowana w swojej istocie jako taka, przez dialektyczny proces do tego momentu i dlatego nie trzeba się nad tym zatrzymywać. A jest to o tyle ważne, że jak się później okaże, bezproblemowo dadzą się dwa momenty, które tutaj będą ze sobą antynomicznie działać, finalnie ze sobą pojednać. A tego nie dało się zrobić w przyrodzie, a dają się pojednać właśnie dlatego, że z góry
przedmiotowość, czyli w tym sensie albo wiara, albo czyste własne zrozumienie, w zależności z której perspektywy patrzymy, ma już charakter duchowy po prostu. Jesteśmy tu już po prostu w obrębie ducha i dlatego mamy do czynienia. Ja się zgadzam, tylko zastanawiam się, czy akurat rzeczywiście to, te opaczne poglądy, tutaj to pojęcie Verkehrte jakby nawiązuje do tego odwróconego świata, czy też tej świadomości, bo wiesz, tak samo ta świadomość wcześniejsza, no, świadomość kuzyn Karamowa była nazwana jako ta odwrotność, która wszystko obraca w swoją odwrotność, tak? To jest jakby wyraża tego ducha, ducha kultury i akurat ja się, mimo że się zgadzam z twoim odczytaniem, że tu mamy do czynienia właśnie z tym, o czym powiedziałeś, to to chyba tutaj wydaje mi się, że te opaczne poglądy to jest to, co oświecenie uważa za swoje odwrócenie, tak? I w tym znaczeniu, że dla No niego tak, są tak. opaczne, bo to są odwrócone poglądy oświecenia, czyli to właśnie jest ta wiara i irracjonalizm, tak? Tak, ale też właśnie chodzi o to, żeby od razu pojmować tą tamtą stronę, która się pojawiała do tej pory w tym tekście i często znaczyła tak naprawdę przyrodę, naturę, właśnie nie jako przyrodę, naturę, chociaż będzie nosiła tamta strona czasami cechy przyrody i natury. Będzie jednostkowa, konkretna, zmysłowa i No tak tak, dalej. ale już nie ma natury, bo to już, ona jest już uduchowiona. Tak, tak. To jest też ważne rzeczywiście, że Hegel mówi o tym, że to jest inny dla tej samowiedzy, tej świadomości, intelektualnej świadomości czystego własnego rozumienia, więc w sensie nie jest to inny, który jest, nie, jakby jest nierozumowym, ale jakby już sam rozumie, w tym sensie, że jest to, dlatego jest to wiara, a nie przyroda. No to jest rzeczywiście ważna Tak. uwaga, bo dlaczego nie mamy tutaj do czynienia z odwróceniem, że jakby że innym, czy negacją tego czystego własnego rozumienia byłaby jakaś przyrodnicza bezrozumność. No nie przyrodnicza właśnie, bo już jesteśmy w sferze ducha, w sferze tego, że świat został wysublimowany, więc to musi być duchowa forma nierozumu, a duchową formą nierozumu jest wiara. Tak, najprościej można to powiedzieć. Jaszczurka nie jest innym dla kultury. Jaszczurka jest w pełni Czyli opanowaną Dla tego przedmiotowością. oświeceniowego ducha, którego reprezentuje ten czysty wgląd. No i generalnie zaczynamy od powtórzenia rezultatu kultury, czyli jakby Hegel to przypomina nam, czym był świat rozdarty, świat Rameau, który właśnie, mam wrażenie, że to jest w ogóle ten fragment, który potem Marx wykorzystuje do opisu nowoczesności, jako właśnie tego świata, w którym wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu, bo u Hegla czytamy tak, przeczytam tylko jeden krótki fragment tego, czym jest ten właśnie świat kultury, w którym uczucie rozpływania się wszystkiego, co się utrwala, uczucie, że we wszystkich momentach swego istnienia jest się jakby poddawanym torturze łamania kołem i ma się zmiażdżone wszystkie kości, a jednocześnie jest ten świat wyrażaniem tego uczucia i pełną ducha mową wydającą sąd o wszystkich aspektach swego stanu. Tak? To jest o czym też Maciek wiele razy wie, podkreślał, bo to jest to, co on bardzo lubi, ten właśnie język rozdarcia, w którym... Chciałem powiedzieć, że poddawanie torturze łamania kołem. No tak. Uwielbiam. Właśnie... Zamaskować tutaj taki przekaz. Ale, zapraszam do siebie. Ale w każdym razie to chodzi o właśnie ten... Hegel jakby tutaj chcę nam pokazać też, potem to jest na stronie 105, jakby w tym wydaniu, zaraz, w tym wydaniu z Gazety Wyborczej. U Nowickiego 349. I chodzi o to, że tutaj Hegel pokazuje, w jaki sposób czysty wgląd, ten właśnie rozproszony świat, świat, w którym te myśli są poddawane tej torturze, gdzie mamy te zwalczające się z sobą stanowiska i poglądy, on go scala w jedno. I zamiast indywidualnych sądów i tej gadaniny ducha, która konstytuowała świat kultury, w której jednostka i jej dusza zatraca się w swojej podstawie, tutaj Hegel też znowu nawiązuje do tego swojego Zugrundegehen, tak? Czyli ona, że ta jednostka zatracała się w tej swojej podstawie, ulegała w ten sposób zniesieniu, on wprowadza coś innego. I to jest jakby to rzeczywiście różnica między tym kulturą, a tym właśnie czystym wglądem, że on wprowadza ogólną gadaninę. To jest ta różnica, że to nie jest ta jednostkowa gadanina, czyli nie mam wiele jednostek, które wchodzą na ten jakby i naparzają się ze sobą nawzajem, tylko mamy już to ogólne gadanie. Tak. W pewnym sensie, tak, jak najbardziej. Habermas nie bez powodu jest właśnie filozofem tego dziedzictwa oświecenia się w pełni odwołuje. I tutaj mam wrażenie, że Hegel bardzo mocno podkreśla też racjonalny i racjonalny aspekt tej tworzącej się tutaj sfery komunikacji, jeśli chcemy to tak nazwać. To znaczy sama ta kultura może przejawiać bardzo brutalny i racjonalny. Ale Habermas to jest tym momentem czystego wglądu. Właśnie, że kultura to jest ten świat jeszcze, gdzie mamy to naparzanie się, ale jakby tam nie ma jeszcze tych reguł intersubiektywnej komunikacji. A to, co jest tutaj, co jest tym ogólnym gadaniem, to jest właśnie jakaś taka praforma habermasowskiego rozumu komunikacyjnego. Tak. Takie płaszczyzny, która musi stworzyć właśnie dla tej gadaniny coś, co sprawi, że ta gadanina będzie miała formę rozmowy.
Tak, będzie jakoś właśnie jakoś produktywna. Nie, nie, nie do końca będzie prowadziła Ja do też zmniejszenia. mówiłem o tym, ta metafora też mi cały czas przychodzi do głowy, ale media społecznościowe ze szczególnym uwzględnieniem takich mediów jak TikTok na przykład, jest w pełni wyrazem tego, o co chodzi w oświeceniu. Mowa, nawet nie skierowana do kogokolwiek. Cała seria głupich, krótkich, szybkich propozycji narracyjnych, które nie mają znaczenia i przechodzą w kolejne. To nic z tego nie ma znaczenia, tam nic się nie dzieje, ale jednocześnie masz poczucie, że masz do czynienia z czymś, co produkuje narrację, jest maszyną do produkowania. I to jest ten algorytm. I ten algorytm to jest w pewnym sensie właśnie oświecenie. Znaczy, rozumiesz, na czym polega cała masa, miliardy dyskusji, po prostu poznajesz struktury tych dyskusji. Mam problem z twoim przykładem, ponieważ on jest trochę wszystko obsługujący, bo jak mówimy o kulturze, to właśnie dokładnie podałeś TikToka jako przykład kultury. A teraz ja mówię o dystynkcji kultury i oświecenia i znowu TikTok jest odpowiedzią. No to ja bym powiedział, że to TikTok widziany z perspektywy jednostkowej to jest, można powiedzieć, kultura. TikTok jako już, Algorytm. jako ten algorytm, ta maszyna po prostu, nie zwracam uwagi na poszczególne filmy, ale zastanawiam się, dlaczego ten film, kto go zrobił, co musiał, co wziął pod uwagę. Całą tą sieć zależności treści, Kupuję to masz wtedy wyobrażenie, czym jest. To jest metafora oczywiście. to. Ja rozumiem, że Sosnowski parafrazuje Korzewa w tym momencie, bo Korzew napisał o tym rozdziale tak, że uogólniony kuzynek mistrza Ramo to Aufklärung. To można powiedzieć, że Maciek powiedział, że uogólniony TikTok to Aufklärung. Tutaj a propos tego Korzewa, powiedziałbym tak, pod warunkiem, że ten kuzynek mistrza Romo się uspokoi trochę. W tym sensie, że doświadczamy substancjalności TikToka, czy do substancjalności tego przelewania się treści. W metaforze TikToka tą substancjalność gwarantuje algorytm, w rzeczywistości traktuje dyskurs jako taki, ludzka mowa po prostu, która ma jakieś reguły i jakoś tam, czy nawet nie dyskurs, no, wszystkie te procedury komunikacyjne, które mają charakter. W sensie my jesteśmy algorytmem, algorytm z nami, nie? Bo to jest też to, nie jest przygotowany mechanizm uprzednio, w którym się wpisujemy. No wiem, ta metafora ma swoje problemy. Ja bym zostawił metaforę samej sobie i przeszedł dalej. Wiesz, sponsoruje nas wielka chińska maszyna. Bo ja bym właśnie dokonał tego, no dobra. Też ta różnica, można powiedzieć, już trochę abstrahując od tego bardzo intrygującego przykładu, można po prostu też rozumieć jako wyjście, tak też nawet na Korzew na przykład to ten rozdział, to z tym aspektem jego czytania się jakoś zgadzam, że to jest pokazanie, że to dochodzi tutaj do wyjścia z tych jakby dyskusji w salonach literackich, czy tych uczonych rozmów, tych właśnie intelektualistów, którzy się jakby w tym zwierzęcym królestwie ducha nawet zwalczają nawzajem, do rzeczywistości społeczno-politycznej. Czyli że tutaj jest ten moment, że ci intelektualiści wychodzą na trybunę i zaczynają jakby oświecać lud, tak? Że to jest ten moment, kiedy to czyste własne rozumienie przestaje być właśnie, znaczy ta mowa kultury jest czymś, co przestaje być dziać się tylko w tym zamkniętej przestrzeni, znowu można Habermasa nazwać, że to właśnie już się rodzi ta sfera publiczna. I to jest ten moment, że mamy przejście z tego salonu, tak, do sfery publicznej, że ten jakby oświecony intelektualista, dlatego też Korzew go nazywa propagandistą, rzeczywiście jest kimś, kto propaguje to oświecenie, już nie jest zamknięty właśnie w tym swoim To salonie. właśnie mi chodzi prosto o to, żeby kuzynek mistrza doświadczył substancjalności świata kultury. On nie jest w stanie go zrobić, no bo właśnie pozostaje na poziomie kultury i dla niego wszystko się zapada, zapadanie się zapada po Ale czy oświecenie też doświadcza substancjalności świata kultury? Ja uważam, że właśnie czyste własne rozumienie, reine Ansicht, to jest właśnie jedyny możliwy substancjalny powidok, jaki jest tam się Ale ja obecnie. powiedział, że on, że no, on jest wytworzony, on o jest ile tak bym powiedział, wtórny. Tak, o ile uznamy, że wiara reprezentuje dla czystego rozumienia ten jego własny substancjalny moment. No tak, właśnie problem z czystym własnym rozumieniem polega na tym, że on chciałby to, co ma wiara, włączyć w samego siebie bez nazywania tego wiarą i jednocześnie dokładnie tak, jak ma to wiara. I włączyć tą substancjalność wiary w siebie. Dlatego on ma czyste własne rozumienie i zwalcza wiarę, nie wiedząc, że to, co ma czyste własne rozumienie i treść wiary są tym samym. Tym samym. On oczywiście tego nie wie. Dlatego właśnie oświecenie, jak tutaj napisze Hegel zaraz po tym fragmencie, który jeszcze przed przejściem do walki oświecenia z przesądem, jak go wprowadzi, właśnie Hegel zauważy, że oświecenie w swojej właściwej roli wystąpi dopiero wtedy, kiedy zwróci się przeciwko wiedzy o istocie, czyli wiedzy o istocie, czyli oczywiście wierze, która nie zatraciła się w języku rozdarcia, czyli która zachowała swoją substancjalność w tym świecie, w tym świecie właśnie kuzynka Ramo, w którym wszystko substancjalne zostało zdesubstancjalizowane i sprowadzone do właśnie tej arbitralnej, przegodnej gry językowej.
Czy właśnie, że jest coś, co się nie zatraciło w tym języku rozdarcia i w tych różnych preorach intelektualistów? Czy to jest ta wiara, czyste myślenie? Czyli można powiedzieć, że to jest ostatni dla Hegla rezerwuar sensu w tym jakby relatywistycznym i bezsensownym świecie kultury. To jest jakby, w ogóle też, zresztą mówiliśmy w zeszłym, przy okazji kultury, że świat kultury można też widzieć w nim dużo, dużo jakby podobieństw do tego, jak jest zdefiniowany postmodernistyczna kultura. Czy w ogóle postmodernizm jest myślę, bardzo bliski temu, jak Hegel charakteryzuje kulturę. Tylko, że właśnie może idźmy dalej, bo tu będziemy się zastanawiać w pierwszym rozdziale nad tą relacją, która moim zdaniem jest bardzo skomplikowana, to znaczy relacją wiary i czy czystego własnego rozumienia i wiary. Bo wiara jednocześnie nie występuje w ogóle tak naprawdę dla oświecenia na początku. W tym takim pierwotnym ruchu oświecenia w pewnym sensie nie zauważa wiary, bo tak syci się swoją pełnią i czystym własnym rozumieniem. Nie. Ono wytwarza właśnie, żeby mogło się samo sobą sycić. Na tym polega tutaj cały ten dialektyczny mechanizm, który Hegel opisuje. Ono musi się zwrócić przeciwko wierze, która nie jest rzeczywistą wiarą, tylko jest wiarą jako wytworem oświecenia. Ale ono potrzebuje tego innego, żeby mogło samo siebie utwierdzić jako oświecenie. Znaczy, nie potrzebuje, żeby określić swoją własną tożsamość, ale potrzebuje, żeby się zrealizować. Swoją własną tożsamość określiła kultura bez odniesienia do wiary jako czyste własne rozumienie, czyli jako substancjalną tożsamość wszystkich aktów upadania i tworzenia narracji. I to jest jej substancjalność i ona w tym widzi prawdę. Dla niej religia czy też wiara w pierwszym ruchu wręcz nie występuje, ale dopiero w momencie, w którym czyste własne rozumienie odkrywa swoją jednostkowość i zauważa, że żeby być uniwersalne, musi wejść w świat i zrobić, żeby w tym świecie było tak, jak ono mówi, że ma być, to wtedy właśnie dopiero konfrontuje się z wiarą, ale wtedy tak naprawdę prawdziwie dopiero zaczyna istnieć, tak jak mówi Hegel. I dlatego mamy już tutaj założone z góry z jednej strony oświecenie, które cieszy się sobą, swoją substancjalną prawdą, jednocześnie oświecenie, które nie cieszy się sobą, ponieważ wie, że musi cały czas wchodzić w świat i go naprawiać i poprawiać. Co finalnie bardzo ciekawie zostanie odwrócone na końcu. Kiedy wiara będzie oświeceniem niezaspokojonym, a oświecenie będzie oświeceniem niezaspokojonym. No dobrze, no jakby myślę, że przejdźmy teraz dalej, bo jakby tutaj na tym poziomie ogólności, w którym jesteśmy, no to możemy wszystko powiedzieć. No w każdym razie jakby chciałbym, jeszcze tylko jedno zdanie, że rzeczywiście, że wiara mogła się, powiedzmy, żeby to czyste własne rozumienie mogło się urzeczywistnić, potrzebuje tego swojego innego, przeciwko któremu się będzie konstytuowało i tym innym będzie właśnie ta wiara, tak? Czyli ten rezerwuar tego, co zostało jakby w tym świecie kultury jeszcze nie w pełni nieopanowany przez język rozdarcia. No i jakby... To jest tak, jak w tym argumencie Nagego Wolfa o Europie Wschodniej oświeceniu, że to jest pewien obszar, którego oświecenie nie obejmuje, który trzeba sobie wyobrazić, jako dziki, barbarzyński, nawet nie znamy jego mapy, nie znamy jego specyfiki, ale Francuzi wiedzą, że są tam barbarzyńcy, trzeba ich oświecać i będą wysyłać na Katarzynę plany reform, mimo że nie mają pojęcia w ogóle w kraju, jak szczerze mówią. Czy to jest coś innego, czy to jest coś w ramach tych krajów zachodnich, czy to są konkretne stanowiska, o tym jakby drugiej stronie oświecenia, to jest jak najbardziej druga strona, która znajduje się właśnie w tym świecie, w tym zachodnim świecie rozumu. Tak naprawdę on będzie się tutaj odwoływał do z jednej strony do jakby religii w tym takim już tych teologii jego czasów, tak? Czyli jakby tej religii uczucia na przykład w tym wydaniu niemieckim. Z drugiej strony będzie się odwoływał się do tradycyjnej religii katolickiej jako tej wiary, więc jakby uważam, że Hegel nie ma w ogóle myślenia o tym, że tym rezerwuarem tego, co nieoświecone, jest coś, co znajduje się poza obszarem działania oświecenia, czyli na przykład właśnie Dziki Wschód, tak? Tutaj w tej refleksji to nie o to chodzi, dlatego że to jest bardzo istotne, że tak naprawdę nie mówimy to o konfrontacji z realnym zewnętrzem. Mówimy o konfrontacji jakby oświecenia z samym sobą. Tylko, że to jest w pewnym sensie cały czas realne zewnętrzne, w tym sensie, że ono samo siebie rozumie jako realne, prawdziwie występujące. Ono siebie rozumie w ten sposób. Ale nie jest. Ale jakby to jest to, coś zamyka jednak przy oświeceniu. Tak? Ta wiara jest tym momentem. Ale ten skutek jest stworzony właśnie przez poziomy zawodowe. Tak, w tym sensie byłoby to, jest to jakaś analogia, tylko jakby tą, której Hegel tu nie podejmuje, ale można powiedzieć, że ta sama logika działa, tak, że...
czyste własne rozumienie wytwarza sobie innego w postaci wiary i na niego projektuje coś, co w ogóle nie jest jakby rzeczywistą charakterystyką tego innego. I tak samo jest z Europą Zachodnią, która wytwarza sobie Europę Wschodnią. Jakby i ta Europa Wschodnia się nie rozpoznaje w tym obrazie, który zostaje narzucony. Tak? A bo jeśli nawet się rozpoznaje, no to właśnie przez przemoc tego zachodniego spojrzenia. Więc tutaj ta analogia strukturalna jest trafna. Więc Hegel w tym rozdziale walka oświecenia z przesądem, już przechodzi do tej części A, zaczyna od kolejnej definicji oświecenia. I pisze o tym w ten sposób, że sceptycyzm oraz praktyczny i teoretyczny idealizm, czyli zawierają się jakby w tym, co nazywa tym czystym wglądem, którego rozpowszechnianiem się jest oświecenie. Czyli pierwsza definicja oświecenia to jest to rozpowszechnianie się, właśnie uniwersalizacja tego czystego wglądu, w którym się zbierają do tej pory właśnie te dotychczasowe stanowiska, czyli właśnie zarówno sceptycyzm, jak i stoicyzm, jak i idealizm, który i to wszystko się składa w tym czystym wglądzie, który się rozpowszechnia jako oświecenie. No i to, co jakby tutaj już też na samym, jakby pamiętajmy, że on zaczyna rozdział od takiego też trochę spekulatywnego streszczenia czy ujęcia całości tego, co będzie potem w poszczególnych krokach rozwijał. I tu już jest jakby pokazanie, że wiara, czy to inne da czystego wglądu i czysty wgląd, to jest jedna i ta sama świadomość, która różni się do formy. Czyli mamy jakby wiara to jest istota w myśli, a czyste poznanie to jest istota, dla czystego poznania istotą jest jaźń, a dla wiary może być istotą jest ta czysta myśl. I ich stosunek tej wiary i wiedzy, bo to czyste poznanie możemy też nazwać tutaj wiedzą w porządku, jest taka, że jedna jest negatywnością drugiego, jedna jest zaprzeczeniem drugiego. I jak zauważyliśmy już wcześniej, tutaj Hegel to powtarza, wiara posiada treść, czyli zachowuje ją w sobie, tak? Chroniąc się przed tą wszystko rozpływającą, wszystko jakby wyobcowującą i degradującą kulturą. Ona zachowuje sobie, jest tym rezerwuarem treści, natomiast czysty wgląd jest pozbawiony treści, właśnie tym ruchem zanikania treści. Ale ten czysty wgląd, z ruchem zanikania treści, jak pisze Hegel, dzięki treść zyska przez to swoje negatywne odnoszenie się do wiary. Czyli to przez swoją negację wiary jako rezerwuaru treści, ten beztreściowy, czysty wgląd uzyska swoją treść. Dobrze. I dla oświecenia wiara jest jego zaprzeczeniem. Jak już to tutaj Hegel potem o tym pisze wprost. Czyli jest negacją rozumu i prawdy. No bo oczywiście oświecenie samo siebie postrzega, jego samoświadomość jest taka, że jest przedstawicielem rozumu i prawdy. I dlatego to jego zaprzeczenie, czyli wiara, jest dla oświecenia irracjonalizmem i fałszem. To jest to ważne, że to jest zarówno coś właśnie nie tylko nierozumnego, ale też fałszywego. To jakby nie tylko, jakby jest już w tym pewien komponent moralny, który oświecenie, dla oświecenia jest bardzo, bardzo istotny. Że właśnie świat wiary to jest, dlatego zostaje to nazwane, też jest to królestwo błędu, królestwo oszustwa, w którym z jednej strony występuje świadomość naiwna, to są pojęcie, które Hegel tutaj wprowadza, czyli te właśnie otępiałe masy, a z drugiej strony zła samowiedza. To są dwa momenty tego królestwa błędu czy królestwa wiary, które jakby ta zła samowiedza, które te masy otumania. Czyli tak naprawdę to mamy kler i lud. To jest jakby początek tego jak widzi oświecenie ten świat wiary. Tak? Prawie na to w ogóle skonstruowany jest ten rozdział. To może jest dosyć oczywiste, ale myślę, że też bardzo zwrócić na to uwagę. Oświecenie, także ze względu na to, że ma właśnie charakter jaźni, nie odkrywa przed sobą swojej prawdy, zanim dojdzie do swojej konfrontacji z religią, ale właśnie poprzez tą konfrontację faktycznie dochodzi ono, zdaniem Hegla, do swojej prawdy. Więc nie jest tak, że na przykład czyste poznanie oczywiste wykłada jakieś swoje tezy, jakiś swój punkt wyjścia i dopiero z niego religia jest atakowana. Nie, to właśnie ten sprzeciw, czy wiara jest atakowana. Sprzeciw wobec wiary jako naszego dogmatu jest tym, w czym oświecenie faktycznie dopiero się rodzi. Czy ono powstaje, czy ono dosięga tej prawdy, którą Hegel będzie nam przedstawiał w drugiej części. Pełna zgoda. I to się wiąże z tym, co tutaj powiedziałem, że swoją treść oświecenie może zyskać tylko poprzez krytykę treści, rezerwuaru treści, czyli wiary. Tak? I to ono dopiero wtedy siebie samo ustanawia. Ono nie jest gotowe, tak? Ono nie jest gotowe, ono się staje właśnie w tej swojej
Pamiętajmy, że tak jest cały czas, jeśli mamy na myśli tą perspektywę fenomenologiczną, tą perspektywę, gdzie ta świadomość, czy będzie to świadomość jako czyste własne rozumienie, czy świadomość jako wiara, nie rozumieją jeszcze i dopiero przechodzą pewną drogę. Nie? A chodzi też o to, że można ten, jak już tutaj zostało to napomknięte, ten rozdział czytać też w taki sposób, żeby sobie go uporządkować, że najpierw mamy prezentację po prostu wiary z perspektywy oświecenia. I to jest oczywiście, więc pierwsze, co występuje, to wiara z perspektywy oświecenia. Potem będzie wiara odpowiadała na... No dobra, to chodzi o to, że będziemy mieli... Pierwsze mamy wiarę, substancjalność, tezę, tylko że zaprezentowaną już jako swoją negację, bo zaprezentowaną przez oświecenie. Antytezę. Tak. Tak, tak. Czyste oświecenie bez tej wiary, nie ma tego powiedzenia. A potem jest sprawa taka, że przemawia potem religia. Więc najpierw mówi oświecenie, czym jest religia, potem religia mówi, czym ona jest sama i dlaczego oświecenie jest głupie, więc to jest jakby ryzyk, który mówi o Annie Sennyszyn, dlaczego ona nie zrozumiała, ale odpowiada na wszystkie jej zarzuty i wszystkie zbija, ale jednocześnie nie zdaje sobie sprawy, że w tym sensie ustanawia się jako partner do rozmowy dla Joanny Sennyszyn. Wtedy oświecenie, czyli Joanna Sennyszyn, jak rozumiemy w tej metaforze, tak wyszło, dopiero wtedy może dobrze opowiedzieć o religii, o sobie i o pełnej całości. Trzeba każdą z tych dwóch form świadomości przedstawić nie z perspektywy jej własnej, tylko z perspektywy innego. I tak się tutaj dzieje. Tak, no to jest... Już zawiesiłem. Joanna Sennyszyn musi odkryć, że jest ryzykiem, a ryzyk, że jest Joanną Sennyszyn, że chodzi im o to samo, że chodzi im o podmiot jako substancję i substancję jako podmiot. Dokładnie. No i dlatego też, ale ona w sensie uczy się w tym rozdziale. Tak? Uczy się jedna i druga strona, mimo że negują to innej, projektują na nie coś, co jest ich własnym wytworem, to uczą się czegoś o samych sobie. To jest, że po wyborach mam zajęcia. Tak, ja myślę, że jeden będę miał. No w każdym razie dobrze, mamy tą sytuację, mamy tą o te białe masy i złą samowiedzę, czyli Kler, który właśnie jest w stanie kapłańskim, który dla Hegla realizuje, znaczy dla Hegla, dla oświecenia, które jest tutaj prezentowane, realizuje swoje egoistyczne interesy pod przykrywką realizacji dobra, tak? I ten Klerze sprzymierza się jeszcze z trzecią figurą, która się pojawia, czyli z despotą, czyli absolutnym monarchą, który w ostateczności podporządkowuje sobie zarówno kler, jak i ten otłoniony lud, tak? Spokojnie panuje i realizuje swoje egoistyczne zachcianki. Tu mamy taki obraz właśnie tego absolutyzmu monarszego z XVII-XVIII wieku, czy właśnie takich królów jak tam Filip II, czy Ludwik XVI. I to właśnie jest ten świat, w który wchodzi oświecenie, którym chce go jakby wybawić, tak, ten otumaniony lud spod tej władzy despoty i monarcha, tego despoty i kleru. Czyli mamy w sensie, oświecenie na początku ma niejako trzech wrogów, ogłupiony lud wiernych, kler i despotycznego monarchę, ale w momencie, kiedy już występuje ono, przechodzi do tego swojego społecznego działania, no to ten jeden z jego wrogów staje się tak naprawdę celem, na którym, tym obszarem, gdzie to realizuje się działanie oświecenia. I tym obszarem jest oczywiście lud, który jednak wcale nie jest do końca wrogiem, no bo w tym znaczeniu, że oświecenie oświeca lud, tak? To jest jego główne zadanie. Mówimy na to perspektywie, wiem, że się niektórzy uśmiechają, ale mówimy o perspektywie tego, jak oświecenie widzi samo siebie. Nie, bo z perspektywy takiej historii francuskiej jest zainteresowane na oświecanie monarchów, którzy mają ten lud właśnie pod tego problemu wybawić, tak? Sympatie takie despotyczne, autokratyczne. To prawda. No ale na przykład... Gdzie właśnie jednym z jego obecnych celów było właśnie stanie się trochę takim edukatorem. Tak, tak. Oświeceniowym będą na kolejne edukacji, także ludowe. To prawda. I tak, i to myślę też wiąże się w ogóle z tym, że Hegel jednak postrzega tą sytuację jako sytuację przedrewolucyjną, że ją interesuje nakreślenie tego, jak jakby z oświecenia przejdziemy do rewolucji. Dlatego tym oświeceniem, o którym tutaj chodzi, nie jest właśnie Voltaire, który romansuje historię z Katarzyną II, tylko to właśnie raczej jest jakby ten
To jest Voltaire, który pisze sztuki, które mają być jakby sztukami dydaktycznymi, tak? To jest jakby coś, co stoi do niego tam też oczywiście ten wątek, to się będzie przejawiał, miałem później odpowiedzieć, że Rousseau jest jakby też takim punktem odniesienia dla niego, którego on traktuje jako jednak takiego mocnego republikanina, antymonarchistycznego, jak cokolwiek by o tym nie sądzić. No. Ale że to w ogóle, wydaje mi się, że tu jak Bartek powiedział, że właśnie Voltaire romansuje, że właśnie to, że Voltaire romansuje, nie przynależy do świata kultury. Jakby w związku z tym nie wchodzi w obręb oświecenia trochę. W obręb oświecenia wchodzi to, co Voltaire napisał i co przedstawił czytającej publiczności, czy też wygłosił w ramach jakiegoś tam, nie wiem, performance'u. I że te rzeczy, które są jawnie w świetle dnia przedstawione, one mają dla niego charakter może jakiś no, anty... No, ale przecież Voltaire wciąż nie był republikaninem, tak? Nawet swojej publicznej działalności. No w każdym razie chodzi o Hegelowi, o ten lud chodzi z jednego prostego powodu, że on jest potrzebny oświeceniu dlatego, że ten lud zawiera w sobie ten wgląd, czy rozumienie, Landmann nazywa to zdrowym rozumem, czyli to zawiera to Einsicht, ale jeszcze nie w formie pojęcia, jeszcze nie czyste. Jest to ten wgląd, który ten lud posiada, ale jeszcze nie jest w formie pojęcia, to znaczy lud jest rozumny w sobie, ale jeszcze nie dla siebie. I zadaniem oświecenia, tak jak Hegel je tutaj kreśli, jest wyrywanie tego uczciwego rozumienia, tego rozumu, który jest zdeponowany w każdym z nas, właśnie spod władzy tych kapłanów i despotów. To jest jakby ten cel oświecenia, że każdy z nas posiada rozum i to jest jakby ta lekcja, którą oświecenie wprowadza, że z natury każdy jest obdarzony rozumem. No i nam teraz chodzi o to, żeby ten rozum, który każdy człowiek w sobie posiada, żeby on się stał jego świadomym użytkownikiem. Tak? Tak, dlatego w ogóle na przykład ciekawe jest, że Landmann tłumaczy to pojęcie Einsicht, nie mając jakby niemieckiego, to jest jakby jego interpretacja właściwie, a nie tłumaczenie, jako zdrowy rozum. Oczywiście to ma już taką konotację ze zdrowym rozsądkiem. Tak? Nowicki to po prostu tłumaczy czyste własne rozumienie. Znaczy, w sensie nie, no, że nie ma w ogóle tego czysto, tak, zdrowego tak. rozumu. Jako, to jest jakaś tam interpretacja, którą tutaj też nie wiem, za kim skądinąd Landmann proponuje. No ale to w ogóle jest też dziwny ten wątek tego angielskiego oświecenia, jeśli to wszystko kończy się finalnie użytecznością, to ten wątek... W ogóle tego przenikania się francuskiego, angielskiego i niemieckiego, to prawda, bo jakby ta użyteczność, oczywiście ona gdzieś też w tym francuskim oświeceniu również się ta idea pojawia, też będziemy sobie potem mówili, jakby do kogo tutaj Hegel nawiązuje, ale faktycznie mamy trochę trzy różne oświecenia i Hegel jak Hegel, tak, próbuje wszystko wtłoczyć swoją maszynkę i tak naprawdę traktuje jako jedno oświecenie, a jeśli gdzieś ta różnica jest istotna, to między Anglią, między Niemcami a Francją. Anglia go tak naprawdę tutaj nie interesuje, nie ma odniesień. Tak, no bo szkockie oświecenie jest dla Hegla zupełnie ważne, jego zainteresowanie ekonomią polityczną. Te wątki już też wcześniej się pojawiały, tam Mandeville i Adam Smith, do tego nawiązania już były, o niewidzialnej ręce rynku była mowa we wcześniejszych rozdziałach, ale tutaj jakby mam wrażenie, że trochę o tym, ten kontekst jakby nie jest przed oczami dla Hegla, a w momencie, gdy piszą o oświeceniu, właśnie o tym, że celem oświecenia jest to wyzwalanie ludu do jego własnej rozumności, które ma też pozbawić władzy kapłanów i despotów, tak? Chodzi o to, że to oświecenie chce wejść na ich obszar panowania, chce, by ich zdetronizować, że nie tylko wyzwolić lud, ale też zająć miejsce władzy, które zostało w ten sposób właśnie no, przejęte, stracili swoją rację bytu w momencie, kiedy lud został oświecony. To jest bardziej nawiązanie też do kantowskiego właśnie. Tutaj uważam, że Hegel jakby trochę nawiązuje do kantowskiego pojęcia oświecenia, właśnie według którego pojęcia, czy wedle Kanta, każdy w sobie posiada tą zdolność posługiwania się własnym rozumem, która została odebrana nam przez to obce kierownictwo. Więc to oświecenie właśnie chce nas wyzwolić od tego obcego kierownictwa, żebyśmy mogli się tym własnym rozumem posiadać. Natomiast to się też pojawia pojęcie, gdy właśnie Hegel opisuje to, że oświecenie chce uwolnić lud od tego oszustwa kapłanów, pojawia się pojęcie królestwa oszustwa. I to królestwo oszustwa, nie sprawdziłem, jak to jest w języku niemieckim, ale według Ippolita jest to bezpośrednia aluzja do Voltaire'a i właśnie ta fraza królestwo oszustwa jako opozycja naiwnej świadomości, hipokryzji, która jakby trzyma w szponach tą naiwną świadomość, to jest aluzja do Mahometa Voltaire'a jakby i tamtego konfliktu, czy też opozycji Saida i Mahometa, taka przynajmniej jest wykładnia Ippolita tego terminu. Na koniec, bo w tym czasie chyba mniej więcej wtedy,
tekstu, bo Goethe w tym czasie przetłumaczył na zlecenie księcia Weimaru. A no właśnie, to nie, o tym nie wiedziałem, to wszystko się teraz zgadza. Tak samo dlaczego się Diderot pojawił na półce Hegela, dlatego że to właśnie też zostało przez Goethego przetłumaczone. Książki za darmo odpowiedzą, tak, więc... tylko te czytam. To, co oświecenia francuskiego znał, to głównie właśnie, nawet w sumie nie wiem, nie mam na temat informacji, czy on w ogóle znał język francuski. Nie wiem, jak się dogadywał z tym... z Wiktorem Guzenem. Tak. Znał. Okay. A że po angielsku gadali. Ale to w ogóle jest tak samo, no. No tak, pewnie znał język francuski, ale nie zmienia to faktu, że raczej właśnie odwoływał się do niemieckich przekładów dzieł francuskich. Nie, chociaż na przykład wykłada z historii filozofii, też będzie o oświeceniu, tam się powołuje na oryginał systemu natury Holbacha, tak? No, to tam widzę, że musiał go czytać po francusku. No w każdym razie. Ja się powołuję często na Hegla, na przykład na... Ale mamy tłumaczenia, Maćku. No tak, tak. To jest słabskie na rzeczy. Dobrze, więc dla Hegla, co jest istotne, to że czysty wgląd jest sam w sobie tożsamy z tą naiwną świadomością ludu. I to jest właśnie ta oświeceniowa teza o powszechności rozumu, o tym, że ten rozum jest w każdym z nas, tak? I dlatego jakby oświecenie, które zwraca się do ludu, komunikuje się z nim bezpośrednio, ponieważ komunikuje się do tego oświeceniowego momentu w samym ludu, komunikuje się z nim samym sobą w ludzie, tak? Czyli właśnie do tego czystego wglądu, który zawarty jest w każdej świadomości. Jakby używając niehegelowskiego języka, można powiedzieć o tym po prostu, że lud, że każda świadomość potencjalnie jest rozumem. A zadaniem oświecenia jest to, aby urzeczywistnić, zaktualizować ten rozum, który jest w każdym z nas. Tak? I jak Hegel pisze, świadomość jest podatna na przyjęcie pojęcia. Właśnie jest w sobie oświecona. To jest to jej potencjalność, tak? To, że ona już jest na to podatna, może przyjąć to oświecenie. I w tym momencie, kiedy Hegel pisze o tej podatności, no pojawia się ten fragment, który no, jest jeden z bardziej znanych fragmentów z tego rozdziału, dlatego chciałbym, żebyśmy sobie go przeczytali. To jest strona 109 w moim wydaniu, 387 w paginacji bocznej, a u Maćka to jest 351. Więc tak, rozprzestrzenianie się czystego poznania oczywistego, czy tego czystego reine Einsicht, można by dlatego porównać z rozprzestrzenianiem się i rozchodzeniem zapachu w niestawiającej oporu atmosferze. Jest ono jak gdyby przenikającą wszystko zarazą, której nie można z góry rozpoznawać jako przeciwstawnej obojętnemu elementowi, w jaki przenika i przed którą do tego obronić się nie sposób. Dopiero wtedy, gdy zaraza już się rozprzestrzeniła, staje się ona czymś dla świadomości, która beztrosko się jej oddała. Istotą bowiem, która wchłonęła w siebie, była wprawdzie istotą prostą, równą sobie i jej, ale jej prosta niezłożoność była zarazem prostą niezłożonością. Okej, to już jest ten fragment bardziej... To nie, to zatrzymajmy się na tym, że na tej zarazie. I tym, że właśnie Hegel pokazuje... Mogę dalej doczytać, bo tam później jest taki nudny fragment, ale... Nie, jeszcze do tego końcówki jeszcze wrócę, też dużo będzie. Chciałem, żebyśmy tego ten początek sobie uchwycili, czyli że mamy oświecenie, to czyste poznanie oczywiste, które jest porównane do rozprzestrzeniania się pewnego zapachu właśnie w tej nie stawiającej oporu atmosferze, tak? Czyli że ono jakby jest czymś, co się rozprzestrzenia, niejako i w taki sposób, że nie możemy temu za bardzo postawić oporu. Zresztą jeszcze zanim wejdę w interpretację tego fragmentu, to tutaj z kolei, jak gdzie mam aluzję do słów Bemarszego, tego Wessela Figara, który tak zło scharakteryzował, że Hegel jakby sam ten pomysł, też gdzieś ten kontekst już istniał wcześniej, opisał w ten sposób Bemarsze, tak dobrze poczytam. Ja niestety nie znam francuskiego. Zło jest poczęte, rodzi się pełza, rośnie i rośnie i nagle pojawia się nikczemność, gwiżdże, puchnie, rośnie na twoich oczach. No i to właśnie to pełzanie tego zła, które się już tam jakby wyistacza w sobie, jest tym, co Hegel tutaj pokazuje. Czyli że też pokazuje, że oświecenie jest przedstawione też jako swoista nieuleczalna choroba, która dotknęła tą naiwną świadomość,
ponieważ zarodki tej choroby, jakby ten wirus, ten czysty wgląd już tkwiły w tej świadomości. Dlatego tylko po prostu w zetknięciu się z tym zapachem oświecenia, no to wylało się już z tej świadomości. Tak ono się rozprzestrzeniło się, oświecenie właśnie jak ten zapach, rozprzestrzeniło się w eterze i że tylko poczuliśmy jego woń, tylko dotknęło naszych nozdrzy, to już jakby zostaliśmy straceni. Wirus przeniknął w nas, już staliśmy się oświeceni. Tak? Dlatego w ogóle też no to jest motyw, który na przykład Zizek w swojej książce o COVID-zie wykorzystuje, pisząc, że duch jest wirusem. Tak? No właśnie tutaj jest dokładnie tym wirusem, tak jak oświecenie jest wirusem. Czego? Druk. Druk jest taką książką, co jest jak wirus. Tak jak niepowołania ręce, no to taka jest mowa. Nie wiem, co się pojawia wraz na... Moim zdaniem, że ten wątek jest bardzo istotny, bo jak się okaże finalnie tą jakby istotą, czy tym zarazkiem tego ducha, który się tutaj rozprzestrzenia, jest właśnie mowa, czy też słowo, czy też dyskurs, czy w ogóle wypowiedzenie czegokolwiek. I też jeszcze pamiętajmy o tym, że tutaj to padające sformułowanie, że pojęcie chce się nam udzielić. Tak to było, tak to jest. Świadomość, która z tej racji jest bezwzględnie podatna na przyjęcie pojęcia. Tak, to, no nie wiem jak dla was, dla mnie to z przedmowy sformułowanie, że absolut chce być blisko przy nas i się nam udzielać, to jest mniej więcej to samo, to jest to poczucie, że w jakiejkolwiek alienacji byśmy nie przebywali, to gdzieś tam daleko, daleko, daleko cały czas istnieje to ostatnie na jednym kablu połączenie z substancjalnością świata w ogóle, bo my jesteśmy częścią tego świata. Dziećmi gwiazd, z komet i tak dalej. Odwołujesz do tego w nas, co jest tak. Dlatego ten czysty wgląd, który jest im zdeponowany. To jest taki wątek nie wiem, w teologii mistycznej, jak u Eckharta, tak, że ta iskierka jest Boga jest w każdej duszy, nawet najbardziej upadłym, ona jest w naszym dnie. I chodzi o to, żeby wydobyć z nas. U Kartezjusza też jest to bardzo mocno powiedziane, no nie? Też jak mówiłeś, no, że wszyscy jesteśmy rozumni i się zgodzimy. Nikt nie powie, pójdź na miasto i spytaj się, kto jest głupi. No nikt ci nie powie. No wszyscy w związku z tym zgadzamy się, że wszyscy jesteśmy rozumni. To jest uniwersalne w tym sensie, że każdy dysponuje. Znaczy, czy każdy to jest oczywiście kwestia już problematyczna, czy na przykład też czarny niewolnik dysponuje COVID-o, ale jakby... Tak, chodzi o nic, ten żart był już tutaj przytaczany i chodzi o tam o pojęcie niczego, że ten bogaty mówi do tego właśnie drugiego bogatego, jak tę maczelność nazywać się niczym, przecież my jesteśmy tutaj niczym, a nie jakiś biedny Żyd, który wchodzi do synagogi. Dobrze, więc tak, że jeśli czysty wgląd stał się przedmiotem dla świadomości, tak, dla tej świadomości naiwnej, to oznacza to, że ta się już nim zaraziła. Sam ten fakt, że jakby już to oświecenie jest przedmiotem na świadomości, pokazuje, że ta świadomość już jest, już jakby operuje w kategoriach oświecenia. Czyli odnosząc się do niego... Ono operuje, właśnie operuje na takiej zasadzie też, żeby pamiętać o tym, o tej analogii do Antygony i Kreona, no nie? Bo cały czas to w głowie też ułatwia rozumienie tego, że w momencie, w którym religia w ogóle wyczuje ten zapach, i reaguje na niego, no to już reaguje podług danych, które otrzyma z tego zapachu. Znaczy jak przyjeżdża oświeceniowiec gdzieś tam oświecać, no to biorą, nie wiem, tam jakiegoś najbardziej zaawansowanego religijnego człowieka i każą mu dyskutować. Weź nas na obroń nas przed tym tutaj jakimś przywozi ze świata jakieś tam wiadomości, ale w tym momencie, że oni wyznaczają kogoś do tego, żeby już tam się konfrontował, to w tym momencie właśnie to jest ten moment zdarzenia. Oni już nawet nie wiedzą, że przyjmując pole do walki przegrali, no bo to pole jest tutaj obiektem, które ma zatriumfować, a nie ta druga strona. Zdecydowanie, właśnie tutaj chodzi o ten, też zapisałem sobie jedną rzecz, chciałem teraz to znaleźć, ale nie wiem, czy to znajdę, ale to może, bo chodzi mi właśnie o to, że ten wątek tego, że jakby wiara już przegrała z oświeceniem tylko w momencie, kiedy z nim się skonfrontowała, dlatego że jakby już przyjęła, jakby już musi się bronić przeciwko oświeceniu, na polu, którego reguły gry wyznaczyło oświecenie. Tak? I w tym, ale tutaj Hegelowi chodzi o coś nawet jeszcze innego. Taki też ciekawy motyw też jego filozofii politycznej się pojawiający. Że odnosząc się do tego oświecenia nawet krytycznie, ona tylko potwierdza jego istnienie. Ona już zakłada wtedy, że oświecenie zaistniało, czyli ono już jest. Tak? Nawet więcej, ona zakłada, że oświecenie dysponuje jedyną sensowną procedurą prezentowania rzeczy, no tak, że uniwersalnym. Tak samo jak Antygona, która w momencie, w którym właśnie występuje przeciwko Kreonowi, to ona już przegrała. Znaczy w tym sensie przegrała, że operuje w ramach prawa stanowionego. Jakby to, co prywatne, jakby w tym momencie tak, zostaje wyleczone na światło dnia. No i ona, tak, i ta analogia oczywiście będzie cały czas
cały czas pracowała. Czy jestem siostrą, czy jestem czymś, to krzyczysz, mówisz językiem, który jest zrozumiały dla Kreona, więc jesteś już w świecie Kreona, więc już tak samo religia, no, że tutaj coś, no, zaczynałem kombinować, w momencie, kiedy zaczynałem kombinować, już wiadomo, że są takimi samymi kombinatorami. To samo, żeś dyskursu do jakby obrony swoich argumentów. I to też pokazuje właśnie o tym, że ta świadomość religijna jest już świadomością reakcyjną. W tym sensie, że ona jest reakcją na to, co zrobiło oświecenie. I ta jakby religia po oświeceniu je straciła i to jest bardzo ważne tutaj. Tak samo jak świat. Świat już został, i to, moim zdaniem tutaj o tym Hegel pisze nieco dalej w tym fragmencie. Zaraz. To już można go. Ale tu jeszcze właśnie pisze o tym, że świat już został odczarowany. Zobaczmy. Dlatego też, skoro tylko czyste poznanie oczywiste stało się czymś dla świadomości, już się rozpowszechniło. Walka z nim dowodzi jasno, że zarażenie stało się faktem. Jest już za późno na walkę i każdy środek przeciwko chorobie pogarsza tylko stan rzeczy. Chorobą bowiem dotknięty został sam rdzeń życia duchowego, a mianowicie świadomość w jej pojęciu, czyli jej czysta istota sama. I tutaj Hegel właśnie chodzi o to, że ten świat raz odczarowany stracił swoją niewinność. Nie da się już go ponownie zaczarować. I to jest jakby to, co... To możemy sobie w ten sposób wyobrazić, jak się utraciliśmy od wiary świętego Mikołaja, bo zobaczyliśmy, jak tam rodzice nam wkładają prezent pod łóżko, to już nie będziemy w stanie w niego ponownie uwierzyć, że to on daje ten prezent. Właśnie Hegelowi chodzi o to moc oświecenia, którą ma w sobie. Że jak już raz się odczaruje, to już potem jakby zaczarowanie będzie czymś fałszywym. Będzie wymagało pewnego wyparcia tego, że zostało już to odczarowane. Można to zaczarować później na zasadzie niemagicznej. To znaczy wykonywać procedury habitualnie, te nawyki tam cały czas utrzymywać i cieszyć się choinką, świętym Mikołajem, chociaż wiedząc, że nie ma. I to jest ta wiara, która nie pogodziła się z triumfem oświecenia, z tym, że zostało jakby jej coś bezpowrotnie, zostało bezpowrotnie utracone. No ale właśnie, on już traci niewinność, bo to chodzi o to, że oczywiście, że można potem odtwarzać jakby ten, można zaczerpnąć świat w tym zrytualizowanej formie, ale niewinność została już utracona, tak? Ja bym powiedział nawet, że jeszcze mocniej, że to jest jedna interpretacja Hegla, ale jest też interpretacja, która mówi, że nigdy nie było niewinności, że niewinność zawsze była projektem już grzesznego ale, rozumu. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o oświeceniu, które jakby konfrontuje się ze swoim wyobrażeniem wiary. I dla oświecenia ta wiara była niewinna, tak? I w tym sensie ona jej odebrała tą niewinność. Oczywiście w sensie faktycznym, gdybym się zgodził z tobą, nigdy nie było żadnej, też wiara nie była nigdy tak naiwna. Bo to jest ta świadomość tego ludu, nie ma nigdy tak naiwne, jakie oświecenie prezentuje. Ale tutaj chodzi właśnie o ten moment, kiedy jakby oświecenie sprawia, że jakby nie można już pozostać niewinnym. I też to pokazuje tutaj dalej, jeszcze zanim przejdziemy do tego finalnego fragmentu, tej metafory o tym oświeceniu jako zarazie. Jeszcze ten wątek dobrze nam znany, że atak na oświecenie tego umacnia, tak? Że każda próba właśnie tego frontalnego wystąpienia przeciwko temu oświeceniowemu mędrcowi, który przyjeżdża do tej wioski, jakby jest już czymś, że trzeba wejść w rozmowę z nim i w ten sposób, używając argumentów, już jakby jesteśmy, dodajemy tylko mu amunicję do jego ręki, tak? Musimy tłumaczyć na przykład na oświeceniowy sposób, dlaczego wierzymy właśnie w dogmaty święte. Tak? Punk is dead po prostu. Można oczywiście tego przyjezdnego zabić, ale wtedy i nie wchodzić w nim w dyskusję, ale wtedy nie ma do czynienia ani czyste własne rozumienie, ani wiara ze spotkaniem. W momencie, w którym się rzeczywiście dokonuje spotkanie, jest rozpoznane jako spotkanie, to wiara już. Ale to też jest bardzo ważne, bo to jest trik trochę u Hegla. Trzeba mieć tego świadomość. To jest bardzo ważny moment, a Hegel zaczyna używać metafory rozchodzenia się jakiegoś zapachu, a tak naprawdę chce tutaj wprowadzić pojęcie, które no jest problematyczne, bo on w pewnym sensie chce powiedzieć, myślenie to jest coś takiego, co jakkolwiek ma formę negatywności i przemagania, daje się zaobserwować w swojej czystej, bezpośredniej postaci. I to jest taka bezpośrednia negatywność, to myślenie. Ono przychodzi później i tak dalej, ale jest właśnie na tyle pierwotne, że z zupełnie niepołączonym ze mnie człowiekiem, czy jakimś bytem właśnie, którego nawet nie traktuję jako człowieka, mogę rozsupłać nić porozumienia, bo on ma ukryty w sobie ten element.
Ale to tyle. No dobrze, może przejdźmy do tego też do końcówki tego fragmentu. Jak niewidzialny i niezauważony duch przenika on na wskroś, w sensie oczywiście oświecenie, wszystkie szlachetne organy nieświadomego bożyszcza, opanowuje wszystkie jego wnętrzności, wszystkie członki ciała i, cytat, pewnego pięknego poranku puchnie łokciem swego towarzysza, chrm, i oto bożyszcze już na ziemi. Cytat. Pewnego pięknego poranku, którego... Właśnie zaraz przedstawię też inne tłumaczenie tego. Pewnego pięknego poranku, którego południe nie jest krwawe tylko wtedy, kiedy zaraza objęła i przeniknęła wszystkie organy życia duchowego i tylko pamięć przechowuje jeszcze wówczas martwą formę poprzedniej postaci ducha, jako nie wiadomo, w jaki sposób przebrzmiały już dzieje, a nowy wąż mądrości, któremu oddaje się cześć boską, zrzuca z siebie bezboleśnie zwiędłą skórę. No i tu jest dużo się dzieje w tym fragmencie. Jakby zaczniemy może od tego, że ten atak, że ten cytat to jest oczywiście cytat z Diderot, z kuzynka mistrza Rameau. I w tym na przykład przekładzie, który już też przytaczałem na naszych zajęciach, czyli tym tłumaczeniu skrzypka, bratanek mistrza Rameau, ten cytat brzmi tak. I pewnego dnia, mniej spektakularnie, muszę przyznać. I pewnego dnia trąci łokciem swojego kolegę, a wtedy trach, oto idol obalony. Już nie bożyszcze, tylko idol. I to, co ciekawe w ogóle, Rameau w ten sposób opisuje jezuickie metody nawracania niewiernych w Chinach. Tak jakby jest aluzja, znaczy to jest... czyli tutaj też widać, że Hegel ironicznie wykorzystuje ten fragment, to, co było charakterystyką działania jezuitów. Tu jakby pokazać tą krecią robotę oświecenia, tak? Które stopniowo jak zaraza drąży w tym dawnym, zdrowym ciele właśnie tego ducha religijnego i w pewnym momencie, osiągając właśnie taki swoisty tipping point, zawala się ten dawny duch i w jego miejscu pojawia się nowa, gotowa już postać ducha. Tak? Właśnie jak ten wąż, który zrzuci swoją skórę, jakby jest już gotowa nowa postać. No i tutaj oczywiście stoimy przed istotnym problemem ewolucji i rewolucji, tak? Czy też relacji oświecenia i reformacji. No bo ponieważ mamy to coś tak, tu mamy tutaj ten fragment taki, że pewnego pięknego poranku, którego południe nie jest krwawe, tylko wtedy, kiedy zaraza objęła i przeniknęła wszystkie organy życia duchowego. Czyli Hegel pokazuje, że jest też możliwy krwawy poranek, tak? Czyli że ta przemiana jednej postaci w ducha nie dokona się wcale w taki jakby ewolucyjny sposób, tak? To jest jakby jedna z możliwości. A może druga możliwość jest taka, że te ewolucyjne, stopniowe rozprzestrzenianie się, te zmiany jednak wprowadzą do pewnego punktu przełomu, punktu kulminacji, czyli rewolucyjnego wybuchu i wtedy następuje dopiero ten punkt zwrotny i wyłania się ta nowa postać świata. Czy to może przejście jest momentalne, ale jednak bezkrwawe, tak? I właściwie tutaj można dalej jakby ciągnąć ten... Kolejne pytania zadać, czy we Francji jakby wybuchła krwawa rewolucja, bo jednak te wszystkie organy nie zostały przeniknięte duchem oświecenia. I to byłaby zapowiedź jakby już argumentu z kolejnego rozdziału, w którym Hegel pisze wprost, że rewolucja francuska i terror są rezultatem braku reformacji. Dlatego że w Niemczech ta droga do nowoczesności wiedzie przez reformy, przez to, żeby dokonała się wcześniej reformacji. W ten sposób być może reformacja jest czymś, co otwiera możliwość właśnie tego, o czym tutaj Hegel pisze, czyli tego, żeby ta zaraza opanowała w całości to ciało dawnej postaci świata, to ciało religijnego ducha i wtedy dopiero on tak właśnie bezboleśnie, pewnego poranka budzi się, już nie jest sobą, już nie jest wiarą, tylko już żyje w oświeceniu. Tak? Więc to jest jakby interesujące, jakby to, czy do tego chciałem w ogóle może byśmy zrobili przerwę, a ja chciałbym zacząć potem od takiej dygresji jeszcze poświęconej właśnie tej różnicy między francuskim a niemieckim oświeceniem, tymi dwoma modelami, ale widzę, że Adam jeszcze się zgłaszał, więc... To krwawy poranek jako właśnie francuskiego oświecenia byłaby właśnie przeciwstawiona alternatywna ewentualności właśnie tego, co się wydarzyło w Niemczech. Tej niemieckiej Sonderweg, jak wiem, zawsze tam była to... Tylko, że to muszę powiedzieć, że to są jakby te dwie perspektywy, które się finalnie dla Hegla uzupełniają, no nie? Bo to on zawsze mówi, że tam nie jest możliwa rewolucja bez reformacji, ale też niemożliwa jest reformacja w pełni urzeczywistniona, bez politycznego dlatego ten konkretnego ruchu. Rewolucji jest potrzebny.
Tylko pytanie właśnie o tym, oczywiście tutaj wiemy historycznie z drugiej strony, jak to wyglądało, no, że dla Hegla rewolucja była koniecznością, sam terror był koniecznym momentem, że mogło się nowoczesne społeczeństwo obywatelskie włonić, bez terroru nie byłoby Napoleona, bez napoleońskich Bagdadów nie zostałaby nowoczesność do Niemiec wprowadzona, nie powstałyby nowoczesne instytucje w Niemczech, więc jakby Hegel zauważa pewną tutaj konieczność tych przemian, ale jednak... Ale jednocześnie by powiedział, że bez reformacji te wszystkie rzeczy byłyby tylko mechanicznym, narzuconym systemem, bez zrozumienia i dlatego obcym i... I dlatego w Niemczech nowoczesność mogła się urzeczywistnić, bo urzeczywistniła się na gruncie przygotowanym przez reformację, ale Francji nie. Francja zakończyła się właśnie reakcją, zakończyła się jakby tym, że potem przychodzi Napoleon obalony i mamy... Generalnie w ogóle Napoleon staje się dyktatorem, to też już było... Nie wiem, czy tak ta Hegla była jakieś super straszna. Wręcz przeciwnie, jakby Hegel całkowicie kupował tą narrację o Napoleonie jako Waszyngtonie na cesarskim tronie. Więc to... Tak Napoleon sam się w swojej pamiętnika prezentował, no i Hegel jakby to przytacza w swoich listach, że... Nie, masz rację, bo w tym samym czasie, w 1804 roku bodajże Beethoven pisze Eroikę i potem jak się tam... Nie, wcześniej. No, ale w okolicach mniej więcej tego i później jakby wycofuje dedykację dla... Ale to właśnie wielu niemieckich... To jest wątek przez Łukasza, że Hegel jako jedyny z tych wszystkich niemieckich intelektualistów do końca jest wierny Napoleonowi. I to jest jakby oczywiście transpozycja tego, że ja, Łukasz, jestem do końca wierny Stalinowi. Tak traktować, że on jest wierny nie tyle Napoleonowi jako jednostce czasowej, tylko temu, co przedstawiał sobie. No więc ostatecznie nie chodzi mu o to, żeby Napoleona, nie wiem, tutaj rehabilitować jako tą oto konkretną, wysłać mu pieniądze. Wiesz, to jest ten moment, jak Napoleon robi ten... Ale to wszystko właśnie to nie jest tak, to już są prywatne sprawy tak. Hegla, które nie wchodzą w obręb kultury. Jego i filozofii. Dobra. On tam zawsze mówi, że tam, gdzie mówi Hegel, tam nie ma filozofii mojej. Tam, gdzie mówi pan Hegel. Dobra, to zróbmy przerwę 10 minut i wracamy. Nie no, chodzi o to, że tak jak mi się wydaje, ten rozdział czerpie pełnymi garściami z kilkusetleci tak naprawdę tej relacji wiary i czystego własnego rozumienia czy oświecenia. W pewnym sensie można go nawet rozumieć jako wykraczający poza ramy historyczne samego oświecenia. No i zauważyć tak, jak chociaż żeśmy to zasugerowali, że tego typu struktury działają również nawet w życiu etycznym, starożytnym tak naprawdę, tylko w innej formie. To jest tej epoki oświecenia nie wyszliśmy cały czas, prawda? Każdym razem, kiedy ktoś nam coś tłumacza, my mówimy, ale nie rozumiesz nas, nie rozumiesz tej istoty i sedna naszej sprawy. No to tak naprawdę odkrywamy relację oświecenia i wiary. Że my mamy w sobie substancjalną, tajemną prawdę, którą przeżywamy, nawet nie myślimy o niej, jak przeżywamy to przynależność do świata. Bo to jest tylko jak nasze mniemanie w pewności zmysłowej, tak? Że to jest w nas, my to mamy, jakby nie możemy tego, to powiemy, to już nie jest to, o co nam chodziło. No i właśnie wtedy oświecenie mówi, no bo jak powiedzieliście, że jesteście jak gracie naszą grę i się okazuje, że nie macie nic do powiedzenia, tak? Ale z drugiej strony ta strona, która to powiedziała, czuję, że to nie o to chodziło, że jakby ja nie powiedziałem tego, co miałem na myśli, bo jakby to jest ta czysta myśl, która nie daje się zyskursywizować, nie daje się objąć przez ten oświeceniowy właśnie wgląd. No i jakby i za każdym razem pozostanie coś, co nie zostało oświecone. Ja będę się niezaspokojony. To jest znowu jakby antycypując tą kwestię niezaspokojenia oświecenia, że ta wiara będzie niezaspokojona, że ona wystąpi przeciwko temu oświeceniu, obroni się nawet. Zobaczy, że mówiła językiem oświecenia i stwierdzi, że nie, że to w ogóle mnie nie zaspokoiło, że jakby tak naprawdę ja nie powiedziałam tego, o co mi chodziło, bo tego, o co mi chodziło, nie mogłem mu powiedzieć. Tak? W sensie oświecenie też nigdy nie powie wierze czegokolwiek interesującego, no bo... Teraz będziemy mówili, dlaczego jakby nic nie jest w stanie się wiara dowiedzieć o to oświecenia. Ale zanim jeszcze to chciałem o tym niemieckim oświeceniu powiedzieć, które... Kilka słów, ponieważ niemieckie oświecenie, w zasadzie jego nie dotyczy cały ten rozdział, no, który jakby fenomenologii, które było filozoficzną internalizacją chrześcijańskiej treści, bo przyswojeniem chrześcijaństwa, a nie zwróciło się przeciwko religii, tak jak we Francji, ponieważ stało po stronie teologii. Teraz tutaj ten słynny cytat Hegla z wykładu z filozofii dziejów, gdzie on pisze, że w Niemczech oświecenie stanęło po stronie teologii, a we Francji zwróciło się od razu przeciwko kościołowi. Więc tak by... I taki stan rzeczy tego, że w Niemczech to oświecenie dokonywało się pod auspicjami Kościoła, zresztą trochę podobnie jak w Polsce, też i z innych przyczyn, to przyczyną, że w Niemczech tak się działo, no to była oczywiście reformacja, która już dokonała jakby tego wewnętrznego samooczyszczenia przez religię, patologicznej formy religii, która była ucieleśniona w instytucji Kościoła katolickiego. Czyli w tym sensie protestantyzm był w tym ujęciu jakby tym już momentem tej
duchowej emancypacji, która się dokonała właśnie w Niemczech. Dlatego niemieckie Aufklärung mogło być niejako dokończeniem wolnościowego dzieła reformacji, które zostało właśnie przez Lutera rozpoczęte. A nowoczesne myślenie filozoficzne, czy jakby cała tradycja idealizmu niemieckiego, przyswoiła sobie chrześcijańską tradycję, nie odcinając się od niej, jakby nie tracąc jej dziedzictwa, tylko gruntownie ją przepracowując. No i to właśnie ten wątek zasygnalizowany przy okazji Feuerbacha jest tutaj, pokazywałby na to, jak ten stosunek do religii u tych Niemców wyglądał. W pewnym sensie fenomenologia ducha, czy dzieło Hegla też jest właśnie pokłosiem niemieckiego oświecenia. Jak najbardziej. Właśnie efektem mojej pracy, tutaj posługuje się tą kategorią Rebeki Comey, była żałoba nad utratą ducha świadomości religijnej. I w wyniku tej pracy żałoby nastąpił wykwit w Niemczech właśnie tych nowych i oświeconych teologicznych systemów. To był daleki od jakiejkolwiek ortodoksji, czy właśnie temu Schellinga, Jakobiego, Schleiermachera, tak? Czy po części samego Hegla. Że one właśnie wszystko to wyrasta z jako te systemy przepracowanej już przez oświecenie tej teologicznej treści, czyli treści wiary. Tak? I w tym znaczeniu hegelowski duch absolutnie nie odrzuca, o czym tutaj wiele razy mówiliśmy już, on nie odrzuca żadnej zmniejszonej postaci świata, tak samo będzie właśnie ze świadomością religijną, czy z tą wiarą taką, tylko uwewnętrznia ją jako moment swojego własnego samorozwoju. Tak to oczywiście należy interpretować to ostatnie zdanie, które będziemy tutaj wiele razy jeszcze komentowali, że z pucharu tego królestwa duchu, w tym także właśnie ducha religii, czy tam ducha wiary, kiedy musi jego nieskończoność, że ten duch jest jakby w tej nieskończoności, którą stanowi hegelowski absolut. Natomiast francuskie Lumière, właśnie ten wiek świateł, które kulminowało w rewolucji, byłoby z tej perspektywy Comey melancholijną kompensacją braku reformacji, który to brak zmusił francuskiego ducha do wewnętrznej, jałowej, bratobójczej walki rozumu i wiary, które zaraz się właśnie bliżej przyglądniemy. I w tym sensie hegelowska analiza antycypowałaby tutaj podstawowe rozpoznanie dialektyki oświecenia Adorno i Horkheimera. Czyli tego, że rozum, ten oświecony rozum, ten czysty wgląd w swoim pędzie demistyfikacji unicestwia wszelkie pozostałości dawnego świata, przesądu i zabobonu, tak? I w ten sposób mistyfikuje sam siebie. Czyli staje się najwyższym i ostatecznym mitem, mitem samego rozumu. I w tym znaczeniu oświecony rozsądek właśnie, który w swojej krytycznej przenikliwości neguje każdą napotkaną formę bytu, nie neguje samej formy negatywności, tak? Czyli swojej własnej krytyczno-negatywnej procedury. I to ona właśnie jest ślepą plamką tego francuskiego rezonerstwa, które z samego rezon, czyli właśnie z tego powołanego do walki z wiarą, uczyniło swojego świętego bożka. Czyli to l'être suprême, które się niedługo pojawi, czyli właśnie tą najwyższą istotę. Sam rozum stał się tym bogiem tego oświecenia. A zatem sama rewolucja francuska, i tutaj jakby zdanie Hegla spotyka się z liberalnymi historykami doby restauracji monarchii lipcowej, takim jak Jules Michelet, Madame de Stael czy Benjamin Constant, była reakcją, rewolucja francuska, na brak reformacji, spóźnioną i rozpaczliwą odpowiedzią na społeczno-symboliczny przełom, który stanowił przedpole jakby dla rozwoju już nowoczesnego ducha niemieckiego, czy właśnie tego, który była ta reformacja. I prowadzi to Comey do wniosku, że, cytuję ją, wraz z reformacją, sugeruje Hegel, religia i rozum już osiągnęły wzajemny kompromis, który pozwolił Niemcom obejść nieskończoną oscylację pomiędzy oddzieleniem i mistyfikacją, która definiuje dialektykę oświecenia. Czyli autorka tu rysuje wyraźną opozycję pomiędzy niemieckim reformacyjnym przepracowaniem wiary i wiedzy, a francuskim rewolucyjnym wyparciem ich wzajemnego związku. I ten wątek jakby powróci jakby już w kolejnym rozdziale. To jest taka trochę zapowiedź jakby tego, o czym będziemy mówili w Wolności Absolutnej. Tak? Wytworzona na samym niemieckim wyborze koncepcja, ona sama ma pewnego rodzaju teologiczne, religijne źródła, odnosi się ostatecznie też do tego przewijającego się toposu życia na obraz Boga. Ona właśnie wydaje się być dla Hegla, tego może nie wysławiać tak dosłownie, ale jakby w samej jakby konwencji zorganizowania dookoła pojęcia Biblii w dużej części tej książki jest to dosyć mocno widoczne.
Czymś, co właśnie umożliwia niemieckiemu oświeceniu faktycznie autentyczne przepracowanie swojego odniesienia się do problematyki religijnej poprzez wydobycie z problematyki religijnej właśnie tego aspektu już nie czysto pozytywnego, ale właśnie tego negatywnego, stającego się nieustannie dążenia do osiągnięcia transcendencji przez naśladowanie obrazu samej tej transcendencji. No i to jest coś, co z jednej strony wiąże się bardzo istotnie z jakimiś protestanckimi, luterańskimi aspektami teologii skoncentrowanymi zwłaszcza dookoła łaski, a z drugiej strony wiąże się właśnie z jakimś takim projektem edukacyjnym, który zresztą też ostatecznie w przypadku Niemców też doprowadził do pojawienia się właśnie takiej wizji edukacji ogólnej, tak? Czyli właśnie tego, co później się przejawiło w tym rozróżnieniu na francuskie politechniki, tak? Też są jakimś dodatkiem i rewolucja przede wszystkim Napoleona i na właśnie niemieckie liceum ogólnokształcące jako właśnie to, które realizowało rzeczywiście to całościowy bildung jako właśnie kształcenie dążące do jakiegoś już w tym momencie zaświadczonego celu, które miałoby przyświecać jakiejś takiej podróży ducha młodego wychowanka. No i pod tym względem właśnie niemieckie oświecenie znalazłem stawia sobie za cel to wychowanie, czyli właśnie to doprowadzenie prostego wglądu, przez oczywistego wglądu do jakiejś realizacji, a zarazem nie robi tego naprzeciw tego podłoża do samego tego oczywistego wglądu, to już się tam znajduje, czyli właśnie tej luterańskiej koncepcji tego, że to tak naprawdę było cały czas w naszych sercach, tak? Bo to tak naprawdę było nam dane przez łaskę Boga. Więc pod tym względem rzeczywiście koncepcja Bildung wydaje się w jakiś sposób stanowić kulminację właśnie tego rozróżnienia pomiędzy tym, jak wyglądała recepcja oświeceniowych ideałów Niemczech, a jak przedstawiała się ona we Francji, gdzie po prostu tego przekonania czy do istnienia jakiejś takiej, mówiąc już prosto terminologią, siłę negatywności w samym ludzie, który wynikałby właśnie z jego religijności, po prostu nie było. Był traktowany jako taka czysta pozytywność, okazuje się być w ostateczności czymś, co zupełnie nie daje się podporządkować właśnie tej negatywności oświeceniowej, która, jak zobaczymy za jakiś miesiąc, tak, musi się w konieczności wyrazić właśnie w taką pulę zawikania, czyli właśnie ten nieustająco napędzający się chęć negatywności, która musi służyć wszystko na swojej drodze, nieustannie napędzającym się złudzeniu swojego dążenia do urzeczywistnienia się. Zaraz jeszcze odniosę się do tego, bo bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, a jeszcze Łukasz miał jakąś uwagę. Tak, ja bym sobie chciał się do tego dołączyć, o czym mówił oczywiście Ramaj, to znaczy w rozwidleniu trajektorii francuskiej i niemieckiej, co było po okresie reformacji, że dobrze w tych procesach myśli się też na planie społeczno-politycznym, który jest takim odpowiednikiem tych konfesyjnych wyznaniowych spraw. Znaczy to, co sprawiło, że Niemcy były lepiej przygotowane do tego, żeby właśnie wiedział w kleju, czyli rolę takiego rozjaśnienia czy objaśnienia, a nie takiego oświetlenia, które nam wypala oczy, tak? To znaczy, nie doprowadziło to wszystko do terroru, takiego przemocy, rzeczywiście miało swoje podłoże w tym, że zaczęto trochę tak, jak później w innych warunkach rewolucji francuskiej, w próbach jak pomiędzy, w próbach politycznych dyskutować Biblię, zakładać własne kościoły, doszło do takiej pluralizacji teologii, tak? To teologia tutaj była zmistyfikowana polityką, tak? Jakby cała historia reformacji da się czytać od skrajnej lewicy Jana Baptystów, którzy są kolektywistami, wspólnie próbują dojść do istoty pisma przez te wszystkie takie mieszczańskie kościoły skingańskie, na bazie których się tworzą jakieś takie wolne miasta. Czyli cała ta taka mozaika religijno-polityczna Niemiec, która się wytwarza, zapewnia jakąś taką strukturę zapośredniczą między władcą a ludem, przez to taki despotyzm, który by się rodził, artystyczne, silne państwa, takie centralistyczne, no nie na zjednoczenie Niemiec, tak? Też to jest to pokłosie. Natomiast we Francji inaczej. Jak wiemy właśnie, odcytowanie przez Marka Konstanta, Destrepu, czyli Tocqueville'a,
Problem we Francji jest problemem znoszenia tej zapośredniczenia. Czyli Niemcy te zapośredniczenia podczas reformacji sobie kupują, to też mogą mieć firmy, instytucje, które tego młodego człowieka są w stanie właśnie uspołeczniać, przysposabiać go do jakiegoś rozwoju intelektualnego. Natomiast we Francji, jeszcze przed rewolucją francuską, monarchia przyrówna znaczy te zapośredniczenia. Ona kuruje władzę, więc ona niszczy te stare pokładane struktury i koniec końców między ludem a królem nie zostaje praktycznie nic. Tak? Nie ma gdzie się poskarżyć. W związku z tym musi dojść do tej konfrontacji państwa jako takiej ogólności z tymi, którzy w ramach tego państwa czują się przywiężeni właśnie przez jakiś rodzaj despotyzmu. Więc mamy zupełnie inną ewolucję struktur zapośredniczających przez te kilkaset lat i rzeczywiście reformacja była tutaj tym kluczowym czynnikiem. No super, dziękuję bardzo. Dwie bardzo ciekawe uwagi i rzeczywiście tak problem zebrać nie w całość, to myślę, że tym, co charakteryzuje niemieckie oświecenie, to są dwa hasła. Bildung, ale są bezpośrednio właśnie nie bezpośrednio, ale powiązane, czyli Bildung i zapośredniczenie. Że jakby zapośredniczone instytucje, które istniały w Niemczech, umożliwiają właśnie rozwój Bildung, które rzeczywiście Bildung się też, które z kolei dla Hegla, bo to jest fundamentalne pojęcie, tak, on jakby od jego młodzieńczych pism tam. Jak się tylko natrafił Mendelssohna na tę koncepcję Bildung, to jakby jakoś w jakiś sposób chciał ją przyswoić, bo właśnie ona, to niemieckie Bildung, jest tym, co w pewnym sensie jest tożsame z hegelowskim pojęciem znoszenia. Że Bildung to właśnie jest to znoszenie, czyli zachowywanie i wynoszenie na wyższy poziom tej przyswajanej, czyli negowanej treści. W tym znaczeniu niemieckie oświecenie to jest oświecenie pod auspicjami Bildung, pod auspicjami zapośredniczeń, właśnie tych wszystkich ciał pośrednich, a w też w strukturze politycznej, polityczno-ekonomicznej Niemiec istnieje, że to jest to oświecenie, które się rozgrywa jednak jeszcze w tym systemie miast rodzinnych, gdzie jak mamy tam cały czas jakby te jeszcze feudalne instytucje zabezpieczające życie jakby społeczne istnieją. Natomiast oświecenie francuskie to jest oświecenie pod auspicjami negacji, właśnie czystej negacji, dlatego ono występuje, walczy przeciwko wierze, dlatego właśnie Francja nie ma idei Bildung, a jest to oczywiście związane, można to tak interpretować, z tą strukturą polityczną, społeczną Francji i rzeczywiście też tego rozumienia tolerancji religijnej, że jak mam absolutyzm, mam absolutnego władcę, który jakby ten, no, pamiętamy, że tym, co ustanawia też jakby władza absolutną Ludwika XIV jest jego edykt, który jakby wygnał hugenotów z Francji, czy jakby wstrzymał właśnie ten powiedzmy wewnętrzny jakiś dialog religijny jakby, i to jest to, co sprawia, że tam rzeczywiście się antagonizuje cała ta relacja do tego prostej opozycji, takiej zresztą trochę w cesarstwie rzymskim, że mamy z jednej strony władcę, a z drugiej strony jakby podporządkowany mu lud, no i dlatego ten przeciwko temu władcy wystąpi. To więc jedno zdanie, lud francuski w dobie rewolucji nie chce zniszczyć absolutyzmu, tylko nie chce absolutyzmu monarchicznego, chce wprowadzić absolutyzm ludowy. To się traktuje jako tak nie jest. Ona zabrania się centralizacji, frakcyjności. Oczywiście. I to jest. To jest coś, co Hegel będzie zarzucał Jakobinom, właśnie centralizm jakobiński. To jest już ze swoich tych wczesnych pismach jenańskich zwraca na to uwagę, szczególnie tam w tej rozprawie o prawie naturalnym. Tam pojawia się krytyka właśnie tego centralizmu jakobińskiego, który jest dla Hegla niczym innym, jak jakby odwrócony absolutyzmem. Tak? W miejsce monarchy właśnie zostaje postawiony tutaj Jakobini jako reprezentanci ludu. Tak? Inna kwestia jest taka, że właśnie co ciekawe, może nie spełnia bezpłatna, ale ludzie nie wiedzą tak, to ta rewolucja polityczna, która dokonuje się we Francji, jest przede wszystkim rewolucją dokonaną przez studentów prawa. Wszyscy właśnie przede wszystkim tam studiowali, bo to było zazwyczaj uwagę do tego. Jest hasło rewolucja prawników, tak, w odniesieniu do 1889 roku we Francji. Właśnie nie jest to rewolucja intelektualna, można by tak nazwać. Ona jest przede wszystkim dziełem studentów teologii. No bo prawie wszyscy oni właśnie w tym byli, szybko mantyków i wychowankowie tej linii, oni przede wszystkim studiowali teologię.
Czy nawet prawo versus teologia, dwa najważniejsze średniowieczne fakultety tutaj ze sobą walczą właśnie w postaci tej różnicy Niemiec i Francji. Ja bym chciał tylko tak dodać, trochę na marginesie, a trochę w samym centrum tej dyskusji, że dla Hegla obie te drogi, to znaczy francuska i niemiecka, obie są równie dobre, bo obie są równie złe. To znaczy żadna z nich nie doprowadza do tego, do czego miała zamiar Obie doprowadzić. są równie dobre i obie są równie złe, bo obie są rzeczywiste. Można by tak po prostu No, powiedzieć. znaczy w tym sensie obie po prostu są. No. Stało się, nie ma co tutaj gdybać. Nie? Ale też chodzi właśnie o to, żeby pamiętać o tym, że rewolucja jako taka nigdy nie osiągnie tego, czego chce, bo sama nie wie, czego chce, bo nie przeszła procesu uświadamiania sobie, czyli procesu bildung i tak naprawdę prowadzi do rozwalenia, ale tak naprawdę reformacja nigdy też nie osiągnie tego, czego chce, bo nie ma oddziaływania na świat rzeczywisty, nie ma tej mocy negatywności, mocy sprawczości, który dzięki politycznemu zaangażowaniu obecnie jest we Francji. Dlatego Niemcy są rozproszoną po prostu jakąś dziedziną, jakiś biskup z tamtych praw po prostu zwyczajowych, tysiące jakichś tam, że ci polują w ten dzień, a ci w tamten strzelba 5 metrów, a ci tylko 2 metry. I to jest świat Hegla i on nienawidzi tego niemieckiego świata i właśnie ma nadzieję na to, że przyjdzie jakaś w końcu rewolucja. Przyjdzie Tezeusz, tak? Najpierw Tezeusz, który... niemiecki Tezeusz, potem Tezeusz Potem Szafana Polaro, Pszczoła. francuski Tezeusz, no ale że Przyjdzie najlepiej tu połączyć Sądzon. rewolucję z reformacją. Jak? No bo trudno jest tak, no Hegel też fantazjował, oczywiście też pokazuje jego wewnętrzne pęknięcie o tej miotle Bożej, tak? Tej miotle Bożej, która wyczyści ten obrzydliwy feudalny świat, tych wszystkich ksiąstw, tych biskupów, rozmaitych praw, przywilejów. No i Ale to to leci. trzeba powiedzieć, panie Hegel, to jest właśnie jakby pokłosie tego, że nie przeprowadzono tutaj rewolucji, tylko macie tą wspaniałą Ale z drugiej post-luteriańską, strony Hegel to luterańską właśnie dzięki temu reformację. No. możemy potem jakby odtworzyć możemy stworzyć nowoczesne instytucje, które bazują na tych jakby feudalnych. Ale możecie je stworzyć tylko dzięki temu, że przyszła wielka miotła z zachodu, z Francji i rozwaliła po prostu, wzięła Święte Cesarstwo Rzymskie i mówiła, nie, koniec, nie ma tego. Już się, wy sami moglibyście tu Hegel jeszcze też. 300 lat siedzieć w tej zupie i właśnie wymyślać sobie kolejne teoretyczne rozwiązania tego, a tutaj... No to jest rozdarty, tak? Jest rozdarty właśnie jakby jego dusza jest rozdarta między reformą a rewolucją. I o tym będziemy cały czas pamiętali, do tego będziemy nawiązywali. Też to się zmienia u Hegla oczywiście. Młodzieńczy jest bardziej, większe nadzieje pokłada w przyjściu tej miotły z zachodu, no a stary Hegel już jakby bardziej wierzy w te instytucje, które gdzieś tam przetrwały i jakby chce trochę zachować to, co zostało z tych miast rodzinnych, że to nie wszystko uległo temu procesowi odgórnej modernizacji, do której jakby jest sceptycznie nastawiony. Ale to jeszcze te dyskusje jeszcze będą tu się leć, nawet nie w kontekście technologii ducha, chociaż to już będziemy o tym rozmawiali. One, jeśli będziemy kontynuowali to seminarium heglowskie, będą nam nieustannie towarzyszyły. Ale chciałbym, żebyśmy wrócili do tekstu, bo skończyliśmy na tym rozprzestrzenianiu się ducha, tak? Na tym Tak. powolnym rozprzestrzenianiu się ducha, czyli tym niemym ryciu w podziemiach substancji. I to nieme rycie w podziemiach substancji, że właśnie powolne rozprzestrzenianie się tego oświecenia jest tylko jedną stroną ducha. Jego drugą stroną, ponieważ jest tym, co negatywne, jest jakby jego negacją, jest różnicujący, jest ten różnicujący ruch. Czyli ta świadomość rozkłada się na dwa skomplikowane ze sobą przeciwstawne momenty. Tak? Czyli ta właśnie świadomość tego ducha, który jakby z jednej strony jest jednością, ale z drugiej strony stanowi różnicujący ruch, przez to stanowi różnicujący ruch, to rozkłada się na dwa momenty. I te dwa momenty, które są oczywiście przeciwstawne sobie, czyli właśnie wiedzę i przesąd, tak? Jak to zostaje przez Hegla określone, czyli to, jak już wiara zostaje ujęta z perspektywy oczywiście tej czystego wglądu. Czyli czysty wgląd odnosi się negatywnie do swojego innego, do zanegowania samego siebie, czyli do bezrozumnego przesądu. I ten bezrozumny przesąd, to jest, jak też pokazuje Hegel, jest jednocześnie negacją czystego zamiaru. Czyli mamy po jednej stronie czysty zamiar i czysty wgląd, bo to chodzi o połączenie jakby teorii i praktyki tak naprawdę oświecenia. Teoria to jest czysty wgląd, czysty zamiar to jest właśnie ta moralność oświeceniowa. Jego negacją będzie z jednej strony bezrozumny przesąd, a z drugiej strony będzie kłamstwo, czyli ten fałszywy zamiar, czy coś, co Hegel nazywa niewyraźnym celem. No Hegel jednak oczywiście pokazuje, jak ów negatyw, ten inny rozumu, jak to jest, wałkujemy to nieustannie, więc to tutaj on też to cały czas podkreśla, jest momentem samego rozumu. Tak jak przesąd i kłamstwo są wpisane w sam rozum. I dlatego mamy już ten nam dobrze znany dialektyczny motyw. Atakując wiarę, czysty wgląd atakuje samego siebie. Hegel pisze tak, potwierdzenie tego. To więc, o czym
Czyste poznanie oczywiste mówi jako o czymś, co jest inne, co uważa za grunt. Kichnij sobie, bo zaraz ci wystrzeli głowa. No, musiałem tam odświeżyć. Jeszcze raz przeczytam, bo... To więc, o czym czyste poznanie oczywiste mówi, jak o czymś, co jest inne, to jest 12.12, co uważa za błąd i kłamstwo, nie może być niczym innym, jak tylko nim samym. Może ono potępiać tylko to, czym samo jest. No to właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. I tu jest bardzo też ważny motyw, czy fragment. To, co nie jest rozumne, nie posiada prawdy. Albo inaczej mówiąc, to, co nie zostało pojęte, nie istnieje. To jest tutaj... ciekawy wątek, który jest też bardzo często z Hegelem kojarzony, że właśnie inne rozumu nie może istnieć poza rozumem, tak? Ponieważ jest innym rozumem. I to właśnie też to, o czym Maciek na samym początku mówił, dlaczego tą innym negacją rozumu jest coś, jest jakby jest ten bez rozumu już w ramach samego rozumu, a nie na przykład ta nie ma przyrody, tak? Jednak to, co może się wypowiedzieć w jakimś w języku, czyli właśnie jest wiarą. Ale chodzi o to, że tutaj jest antycypacja tego hegelowskiego sformułowania z zasad filozofii prawa, z przedmowy do zasad filozofii prawa, tego, że to, co rozumne, jest rzeczywiste, a to, co rzeczywiste, jest rozumne. Tak? Bo on tu właśnie o tym pisze, że to, co nie zostało pojęte, nie istnieje. Czyli coś, co nie jest jakby, coś, co nie posiada prawdy w sobie, a prawda może zostać ujęta tylko przez rozum, nie jest czymś istniejącym dla Hegla. Dlatego jakby nie istnieje tak naprawdę to, co byłoby zewnętrzem wobec rozumu, bo rozum z sobą obejmuje wszystko, także swoją własną negację. Czyli czysty wgląd urzeczywistnia samego siebie jako swój inny, czyli wiarę. To jest jakby to, co to na jakim punkcie teraz stoimy. Ale, no i to jest jakby... Przepraszam Bartku, przepraszam, tak? Na której stronie jesteś? Bo ja się pogubiłem już w tych przekładach. Ty jesteś w stronie 389 u Landmana. 389, tak? Tak, w tym paginacji bocznej, czyli w tym starym wydaniu. Tak, tak, tak. To jest ten moment, że tam było to, czyli w tym wydaniu BKF-u to jest, zaraz, 389 to jest wydanie BKF-u? Tym tak. Drugim to... No tak, dobra, Adam, dziękuję bardzo. Dziękuję. A 136, przepraszam bardzo, w paginacji bocznej 389. Oczywiście, no już, pogubiłem się. Ja jeszcze tylko dodam, że w przedmowie w wydaniu Nowickiego pojawia się też to sformułowanie w formie tylko to, co duchowe jest tym, co rzeczywiste i ono się pojawia też tutaj jeszcze w tym fragmencie właśnie, jak przeczytałeś, Bartek, więc to jest wątek, który cały czas funkcjonuje w obrębie myśli heglowskiej, no, taki pokantowski motyw. A u Nowickiego, która to jest strona? Nowickiego to jest 353. Aha, dziękuję bardzo. Na kapicie, że jest walka poznania oczywistego z jego przeciwieństwem, ma wobec tego znaczenie, że jest jego urzeczywistnieniem, tak? Czyli że czysty wgląd urzeczywistnia sam siebie jako przez zapośrednictwem swojego innego, czyli jako wiarę. Ale na początku tego momentu czysty wgląd nie rozpoznaje się w zwalczanej przez siebie przeciwstawnej treści. Nie rozpoznają siebie, pisze Hegel. I dlatego cel poznania oczywistego polega na tym, by to, co jest przedmiotem, przesądnym im błędem, rozpoznać jako jego własną treść. Czyli celem, do którego zmierza poznanie oczywiste, czy ten czysty wgląd, jest upodmiotowienie swojego innego. Ujęcie jego jako swojego własnego momentu, znaczy jako momentu swojego własnego samourzeczywistniania się, jako części samego siebie. I teraz Hegel na następnej stronie, czyli to jest 390 w paginacji bocznej, przechodzi na moment do tej perspektywy dla nas. Czyli jakby patrzy już nie z perspektywy oświecenia, jakby wnętrza tej świadomości, fenomenologicznej drogi, tej właśnie świadomości oświeceniowej, czy świadomości czystego wglądu, tylko patrzy właśnie już na coś, co jest jakby niedostępne temu oświeceniu, kiedy pisze, że walka oświecenia z przesądem jest jego walką właśnie z samym sobą. Tak? Jednak dla siebie świadomość, czyli ta świadomość oświeceniowa, tego jeszcze nie wie. Dla oświecenia zatem wiara jest błędem i przesądem, a dla wiary oświecenie jest kłamstwem i bezrozumnością. I dla siebie oświecenie swą własną treść początkowo odnajduje jako coś zewnętrznego i niezależnego, czyli właśnie jako wiara, jako swoje inne czy swoją negację. I ruch oświecenia wobec wiary polega więc na tym, że uznaje ono wiarę za czysty wgląd, w którym nie rozpoznaje siebie. I tutaj będzie cały ten motyw, czyli że oświecenie odnajdzie we wierze czysty wgląd, ale nie zobaczy, że ten czysty wgląd to jest ono samo.
Dlatego ten czysty wgląd, który prezentuje wiara, jest błędem dla oświecenia. No bo skoro ja jestem czystym wglądem, ja jestem oświeconą świadomością, a ta druga też ma ten czysty wgląd, to ta druga musi mieć ten czysty wgląd w postaci odwróconej. Jakiś, musi być tym czystym wglądem w postaci błędnej. Czy musi być tym oświeceniem, które jest w jakiś sposób fałszywe. I właśnie na tym, według Hegla, polega błąd oświecenia. Czyli błąd oświecenia polega na tym, że to, że rozpoznaje samo siebie w wierze, uznaje za błąd. To jest jego błąd, bo właśnie jest samym sobą w tej świadomości sobie przeciwstawnej. No to jest taki cały dialektyczny taniec, ale wiadomo jakby do czego on jakby prowadzi. No może tylko przytoczę końcówkę tego akapitu, w którym Hegel jakby to wyraża. To jest strona 113, 390 może będę tą paginacją włączył się posługiwał po prostu u Landmana. 5.4 u Nowickiego. Jako taka właśnie świadomość, oświecenie określała słusznie wiarę, mówiąc o niej, że to, co jest dla niej istotą absolutną, jest bytem jej własnej świadomości, jest jej własną myślą, jest czymś wytworzonym przez świadomość. Dlatego też oświecenie ogłasza wiarę za błąd, za zmyślony pogląd na to, czym ono, na to samo, czym ono oświecenie jest. Innymi słowy, oświecenie odkrywa, że istotą wiary jest czysta myśl, która jest wytworem świadomości. Czyli że też jest mysł, czy też istota absolutna, która jest wytworem świadomości. Ale oświecenie uznaje, że wiara tego nie wie. Dlatego chce obdarzyć wiarę swoimi mądrościami, chce ją nauczyć tego, co tamta już wie. Ale co oświecenie zakłada, że wiara nie wie, że ta świadomość nie wie. Wiara bowiem podobnie jak oświecenie odnajduje w swoim przedmiocie swoją własną samowiedzę, tak? I tu jest ten motyw, o którym Hegel pisze na następnej stronie, to jest, czyli to jest 114, ale to daje 390 paginacji bocznej, że świadomość wierząc w Boga zyskuje pewność samej siebie, bo ufa Bogu. I ufając Boga, w tej wierze Boga potwierdza samą siebie. Czuje się pewna samej siebie. Jak czytamy właśnie w katechizmie Lutra, mieć Boga nie znaczy nic innego, jak ufać Mu z całego serca i wierzyć, tak? I w tej ufności do Boga ta świadomość wiary, świadomość wierząca, ogląda swoją jedność z Bogiem, jest zawarta. I w konsekwencji jedność świadomości jej przedmiotu, czyli coś, czego chce nauczyć oświecenie, zaistniała już także świadomość wierząca. Czyli świadomość wierząca doświadczyła tego, czego chce ją nauczyć oświecenie, czyli tego, że jest jednością siebie i swojego przedmiotu, czyli w tym wypadku jednością jaźni i Boga. I Hegel opisując, i właśnie Hegel potem opisuje ten ruch świadomości wierzącej, to jest ten moment, w którym uważam, że tą antycypację Feuerbacha rzeczywiście da się dostrzec, ponieważ pokazuje, że świadomość wierząca sama wytwarza za pośrednictwem swojego działania, czy działania gminy wiernych, istotę absolutną, która jest gwarantem jej pewności samej siebie. Czyli ona czuje tą pewność, osiąga tą pewność samej siebie, bo sama jakby wytwarza tą istotę absolutną, która zapewnia jej tą pewność. Czyli istota ta stanowi, to jest moim zdaniem bardzo ważny moment. Z mojej perspektywy jest jeden z najważniejszych w tym rozdziale, bo tutaj Hegel właśnie pokazuje, że ta istota wytwarzana przez świadomość wierzącą jest określeniem refleksyjnym samej świadomości. Że sama ta świadomość stwarza swoją zewnętrzną determinację, czyli stwarza określenie, które je określa. Tak? Czyli stwarza jakby coś, co jest z jej perspektywy czymś, co ją dopiero stwarza. Czyli transcendentna istota absolutna zostaje tym samym sprowadzona do czesności. Jest ten fragment, który to na obrze pokazuje. I to jest strona 391 tłumaczeniem Landmana w paginacji bocznej. Ta działalność wiary, czyli właśnie ta działalność, też ta działalność gminy, tak, tego właśnie stwarzania istoty absolutnej, nie występuje wprawdzie jako taka, która sama wytwarza istotę absolutną, bo wiara to nie wierzy, że wytwarza. Sama wytwarza istotę absolutną, świadomość oświeceniową. Tą pustą istotę w ten sposób stanowi. Ale czytajmy dalej. Ale istota absolutna wiary nie jest też jakąś abstrakcyjną istotą znajdującą się gdzieś poza świadomością wierzącą. Nie jest właśnie czymś tym zewnętrznym, transcendentnym bytem. Jest ona duchem gminy, jednością abstrakcyjnej istoty i samowiedzy, czyli właśnie jednością przedmiotu świadomości. Tym, że istota absolutna jest duchem gminy, istotną rolę odgrywa działalność gminy. Teraz kluczowe za nim. Duch ten jest istotą absolutną tylko dzięki wytwarzaniu przez świadomość, albo inaczej mówiąc, nie jest nią, jeśli nie wytwarza go świadomość. I tutaj dochodzimy do drugiej, dlatego tak chciałem ten fragment zasygnalizować,
do drugiej części kluczowej definicji ducha sądu frenologii. Pamiętamy, duch, wtedy zostało nam to, Hegel powiedział wprost, duch nie jest, bo się staje. A tutaj Hegel nam dopowiada, a staje się dzięki wytwarzaniu go przez świadomość. I nam się domyka jakby, tutaj jak mamy to co stanowi credo heglowskiego ducha, czyli duch nie jest, bo się staje, a staje się dzięki czemu? Dzięki działalności właśnie świadomości. Ale świadomości we wspólnocie już zaangażowane. Tak, bo to jest ważne, że ta działalność właśnie nie jest świadomości jednostkowej, tylko ta działalność gminy, czyli tej świadomości już uspołecznionej. W sensie duch jest kolektywnym dziełem świadomości. Duch jest dziełem wytworzonym przez wierzącą w nie, przez wierzące. Duch istnieje o tyle, o ile są jakby ludzie, którzy w niego wierzą. Tak? To jest jakby takie... Gemeinde chyba. Ale trzeba z Tomasiek sprawdzić zaraz. Jako nasz tutaj germanista. Dobrze, że... Tak, dalej. Ja dochodzę jeszcze ten cytat, bo jest tak, że duch jest istotą absolutną tylko dzięki wytwarzaniu go przez świadomość, albo się mówiąc nie jest nią, jeśli nie wytwarza go świadomość. Ale jakiekolwiek wytwarzanie, to jest czymś bardzo istotnym, lecz nie jest ono wszakże jedyną podstawą istoty absolutnej, lecz tylko jednym z jej momentów. Istota absolutna jest bowiem dla wiary zarazem czymś samym w sobie i dla siebie. Czyli dla wiary ta wytworzona istota jest czymś zarówno samym w sobie i dla siebie, bo jako taka została wytworzona przez nią, jako coś zewnętrznego, jako właśnie ten byt od świadomości niezależny, jako jej transcendentne dla świata. Czyli to, co jest wytworzone, jest jednocześnie czymś samym w sobie. No i to jest w ogóle clue, ten moment tego właśnie określenia, powiedzmy tego istota absolutnej jako określenia refleksyjnego świadomości, to jest też klucz do Žižkowskiej interpretacji Hegla. Do jego interpretacji ducha heglowskiego, bo to jest on to wiele razy podkreśla, że świadomość stwarza ducha, który jest tym, co jest określeniem samej świadomości. I ten duch nadaje określenia samej świadomości. Czyli ten duch, świadomość stwarza sobie ducha, który jest podstawą świadomości, a tak naprawdę jest jej wytworem. W tym sensie ten duch właśnie jest czymś samym sobie dla siebie, istnieje jako niezależny od świadomości, ale tak naprawdę jest jej własnym wytworem, ale ta świadomość musi go wytworzyć to swoje zewnętrze, żeby móc się dzięki temu ugruntować w samej sobie, żeby mieć jakby to substancjalne zaczepienie. Więc musi stworzyć, świadomość musi stworzyć substancję, tak? Czyli podmiot dla Hegla, i tak też można rozumieć jakby tego, dlaczego chodzi o to, żeby istoty ująć nie tylko jako substancja, ale także jako podmiot, a też działa w drugą stronę. Czyli istotę należy ująć nie tylko jako podmiot, ale także jako substancję, która przez ten podmiot jest stwarzana. Tak? Dlatego jakby... I też jest tutaj może, zanim Maciek widzę, szuka cały czas, to jeszcze powiem, że według Ewolita, dlaczego właśnie ten wątek feuerbachowski, no właśnie jego zdaniem istnieje wiele fragmentów w tym rozdziale, które antycypują Feuerbacha, tylko że jakby dochodzi się Feuerbacha pewne przejście, że duch absolutny, czy istota absolutna, które pisze Hegel, no i dla Feuerbacha już będzie antropologią filozoficzną. Dlatego na przykład Feuerbach opisze religię jako marzenie ludzkiego ducha, a Hegel już w tym rozdziale, jak zobaczymy nieco później, opisze wiarę jako świadomość uśpioną w przeciwieństwie do właśnie świadomości, tej przebudzonej świadomości w świetle dnia, którą reprezentuje oświecenie. W każdym razie tym, co z tego zderzenia Hegla i Feuerbacha należy zapamiętać, to właśnie jest to, że religia nie jest dla nich czymś, podobnie jak dla całego niemieckiego właśnie oświecenia, co może zostać porzucone i zanegowane, ponieważ sama religia stanowi najwyższy wyraz samowiedzy. Że to w niej samowiedza może dojść do głosu, dlatego nie można po prostu z religią się tak rozprawić, jak rozprawiają się francuscy, czy francuskie oświecenia. Ja myślę, że to jest Gemeinde. Ja nie mogę tego znaleźć. A słuchajcie, czego szukacie? Bo ja mam wydanie Hofmeistra z Felix Meiner. Mamy wiesz co, tego pojęcia, że istota absolutna jest duchem gminy. Ta gmina, którą, czy to jest jakby jakiego niemieckiego terminu używa? Gemeinde. Gmina jest Gemeinde. Mhm. No dobrze, tak właśnie myśleliśmy. Dziękujemy ci. To na pewno, a ja mogę to, no, bo mam to wydanie Hofmeistra. Zresztą polski wyraz gmina jest wprost, pochodzi od niemieckiego Gemeinde. Tak. No? Dziękujemy bardzo. Idziemy dalej. Okej. Okay. To mamy tego ducha, który jest wytworem właśnie działania świadomości, jak tej już uspołecznionej, czy działania gminy.
I oświecenie, czyli ten czysty wgląd, nie rozpoznaje jednak tego wewnętrznego ruchu świadomości wierzącej. Nie rozpoznaje tego, że tam dochodzi do tego procesu wytworzenia tej istoty absolutnej. I na tym właśnie polega głupota oświecenia. Nie rozumie wiary, ponieważ jej istotę postrzega jako coś obcego samowiedzy, jako coś jakby zewnętrznego wobec tej samowiedzy. A przecież ta istota jest samowiedzą samą dla tej świadomości wierzącej. I w ten sposób Hegel odsłania wewnętrzną sprzeczność oświeceniowej krytyki wiary. To jest ten fragment, który jest tutaj na tej stronie 391 jeszcze, paginacji bocznej, który tutaj przytoczę, bo uważam, że jest bardzo, bardzo trafną krytyką właśnie tej oświeceniowych prób nawracania, czy nie tyle nawracania, co właśnie oświecenia tej wiary. Ale w tym punkcie oświecenie wykazuje swą całkowitą głupotę. W doświadczeniu wiary oświecenie jest mówieniem, które nie wie, o czym mówi, które nie rozumie istoty sprawy, kiedy mówi o oszustwie ze strony klechów i zwodzeniu ludu. Oświecenie mówi o tym, jakoby machinacje klechów kuglarzy podsuwały świadomości jako istotę coś, co jest dla niej absolutnie obce i inne. A jednocześnie twierdzi, też dodaje oświecenie, że to, co obce i inne, jest istotą dla świadomości, że ona w tę istotę wierzy, ufa jej i stara się jej przychylnie do siebie usposobić. Słowem, że świadomość ta, świadomość wierząca, ogląda w tym obcym i innym zarówno swoją czystą istotę, jak swoją jednostkową i ogólną indywidualność, a swoją działalnością wytwarza ową jedność siebie samej ze swoją istotą. To, co oświecenie określa jako obce świadomości, określa zarazem bezpośrednio jako coś, co jest jej najbardziej własne. Czyli innymi słowy, oświecenie mówi w wierze, w świadomości wierzącej, twoja istota jest obca, jest kłamstwem i zabobonem podstawionym ci przez obłudnych klechów, ale jednocześnie ta istota jest tobą tożsama, jest twoim własnym wytworem. To, co jest dla ciebie obce, jest dla ciebie najbardziej własne, mówi oświecenie. Czyli oświecenie samo siebie dekonstruuje. Mówi bezpośrednio o wierze coś, czyli, że jej istota jest jej najbardziej własnym wytworem, co przeczy temu, co o nim twierdziła. A twierdziła o nim to, że istota ta zostaje narzucona wierze z zewnątrz, że zostaje narzucona z zewnątrz przez klechów, tak? Czyli mówi o... To jest ta sprzeczność performatywna też oświecenia. Czyli to, co mówi, przeczy temu, co robiło. Robiło właśnie to, czyli nawracało tą świadomość wierzącą jako tą, która niby jest, której istota została niby narzucona przez tych zewnętrznych klechów, ale jak mówi o tym w ten sposób, że istota jest przecież jest najbardziej własnym wytworem tej świadomości wierzącej, której ta się może rozpoznać. No bo to też jest jakby ta kwestia tego, że jakby wiara w tym rozumieniu, no wiadomo, stwarza tam sobie Boga, ale chodzi o to, że jak oświecenie pyta wiary, co ty ostatecznie wierzysz, no nie? Jakby co jest przedmiotem twojej wiary, no to oświecenie jakby samo odpowiada za wiarę i podstawia dwa aspekty, że za jednym zamachem, no to, że za jednym razem jest to, no wierzysz w te zabobony, które ci tłucze do głowy kościół albo katechizm, a z drugiej strony wierzysz w coś, co sama sobie wymyśliłaś jako idealne spełnienie myślenia jako takiego. I w zależności od tego, jaki kontekst jest wymagany dla oświecenia, czy krytyka, czy... I krytyka wewnętrzna, czy krytyka zewnętrzna, już tak najogólniej rzecz mówiąc, no to sobie wybiera, co tak naprawdę mówi. Nie zdając sobie sprawy, że mówi obie rzeczy naraz i że tak naprawdę są one tożsame z tym, o co chodzi samemu oświeceniu, bo chodzi mu też o wymyślanie samego siebie. Tak jak robi to wiara, tylko że wiara robi to w wyobrażeniach, co będzie później brane pod uwagę. Znaczy Hegel podsumowuje w ten sposób, że oświecenie okłamuje wiarę, twierdząc, że ona sama jest wytworem kłamstwa. I pisze tutaj o tym tak. To jest 392 w paginacji bocznej. Jak możliwe jest zwodzenie i oszukiwanie tam, gdzie świadomość posiada bezpośrednio swojej prawdzie pewność samej siebie, gdzie świadomość w przedmiocie swym posiada siebie samą, zarówno odnajdując, jak i tworząc w nim siebie. Różnica między wiarą a jej przedmiotem nie daje się już właściwie nawet wyrazić w słowach. Skoro postawione zostało więc ogólne pytanie, czy wolno oszukiwać lud, to odpowiedź musi w istocie swej brzmieć, samo pytanie jest nonsensem, ponieważ nie można w takich sprawach ludu oszukiwać. Czyli chodzi Hegelowi o to, że jak świadomość wierząca ma zostać oszukana co do tego, co stanowi jej najbardziej własną istotę, źródło jej pewności samej siebie. W sprawach tego, czy lud jest pewny w samym sobie, nie da się go oszukać. Tak? To pytanie, czy wolę oszukiwać lud, jest oczywiście nawiązaniem do tematu
Berlińskiej Akademii Nauk do tego konkursu z 1788 roku. I właśnie Hegel pokazuje tutaj, że w istocie tego, czego jesteśmy pewni w samych sobie, nie możemy zostać przez kogoś innego oszukani. Bo też dlatego, że ten ktoś, ten inny, który mówi, że jesteśmy oszukiwani, nie ma wglądu w to, czym jesteśmy sami w swojej istocie. Bronek, przepraszam. Przepraszam. Tak, mi się, to rzeczywiście jest, prawda, bo tam w tej odpowiedzi na to pytanie Pruskiej Akademii Nauk, to konkluzja jest taka, że ludu nie trzeba oszukiwać, prawda, bo sam się oszukuje, a nie można go oszukać, bo w dłuższym okresie czasu pozna prawdę. Wydaje mi się, że udało mi się znaleźć ten fragment z oryginału. To jest tak... Aber der absolute Wesen des Glaubens ist wesentlich nicht das abstrakte Wesen, das jenseits des Glaubenden Bewusstsein sei, sondern es ist der Geist des Gemeinde. Es ist die Einheit des abstrakten Wesens und des Selbstbewusstseins. Prawda? Więc to jest, konkluzja jest taka, że absolutna istota wiary. Nie wiem, jak teraz, bo teraz nie mam akurat podglądu na tak, polskie tłumaczenia. Tak, ale pojawia się tam rzeczywiście ten duch gminy. Tak, to jest duch gminy, który jest jednością abstrakcyjnej istoty i samoświadomości. I samowiedzy, prawda, i samoświadomości tak, tak. Tej gminy. Także tu przekłady to są... To dziękuję Ci, że znalazłeś ten fragment. No i tak, i oczywiście też za tą przypomnienie, czego dotyczył ten konkurs, jakie były odpowiedzi. Nie, to jest wspaniałe, prawda, sformułowanie i chyba trafne i głębokie, prawda, tak jest, że... Dobrze, więc powtórzmy, że błędem oświecenia, żeby podsumować ten wątek, jest to, że w istocie religii nie rozpoznaje swojej własnej istoty absolutnej, właśnie przez to, że nie jest w stanie wniknąć w to, wrócił. I też powtórzę, bo to ważny moment. Oświecenie oszukuje wiarę, nazywając ją oszukaną, a wiara jest jednością siebie i swojego przedmiotu. I w swojej istocie jest u samej siebie, posiada bezpośrednią pewność samej siebie. Świadomość postreformacyjna, czyli właśnie ta teologia doby oświecenia, jak przykładem może być Jakobi, Boga odnajduje w głębi swojej jaźni. I oświecenie jest ślepe, bo nie rozpoznaje w tej istocie absolutnej wiary, w istocie absolutnej wiary swojej własnej treści. Tak? To wiara dopiero pokazuje świadomości oświeconej, na czym polega to, co dumnie ogłasza oświecenie, czyli bycie pewnym samego siebie, swojego ja, jako istoty rzeczywistości. Czyli właśnie to jest to, czego, jak zobaczymy, jakby oświecenie musi się nauczyć od wiary. Tej pewności, której samej siebie, której to oświecenie nie posiada. I można powiedzieć, że to kłamstwo oświecenia można jakby też spróbować przetłumaczyć na bardziej język taki właśnie, język współczesny, język polityczny, jakby przyjrzenie się w ogóle. Dlatego też o tym coś mówiliśmy, że ten fragment o oświeceniu, czy tej relacji oświecenia i ludu wydaje się jakby dalej zachować pewną aktualność, tak, że dalej żyjemy w tej epoce oświecenia, bo ja mam wrażenie, że to jest dokładnie tak, jak wygląda relacja postępowej inteligencji i reakcyjnego ludu w takiej publicystycznej debacie. Tak? Ponieważ nie wiem, PiS stracił władzę, to można już go bronić, więc tutaj mam taką interpretację przedstawił, że dla oświecenia, tak, czyli dla właśnie tego, co reprezentuje liberalne media, to ciemny lud wierzy, zresztą zobaczymy, bo to jest wątek, który jeszcze później pojawi, ale wierzy w zmysłowe rzeczy jako swoją istotę. Tak? I to właśnie jest ten nieoświecony lud, który głosuje na PiS, bo się sprzedał za tego zmysłowego bałwana w postaci 500+, tak? A sprzedał się dla tego zmysłowego bałwana, bo padł ofiarą manipulacji, propagandy Kościoła, no i propagandy TVP. A w rzeczywistości, jakby z perspektywy świadomości tego ludu, czyli tego ludu, który reprezentuje tutaj tą świadomość wierzącą, być może zaufał mu władzy, dzięki której był wreszcie u samego siebie, dzięki której zyskał pewność samego siebie, dzięki której został w jakiś sposób wyemancypowany, bo mógł przemówić swoim głosem. Tak? I w ten sposób odczuwał właśnie tą jedność z państwem, które reprezentowało jego interesy materialne i symboliczne. Czyli w tym sensie właśnie można tutaj pokazać to, że ta opozycja ludu i oświecenia i tego właśnie, że oświecenie imputuje ludowi to, że ona nie rozpoznaje swojej własnej istoty, no właśnie jest czymś, co zupełnie chybia celu, ponieważ ten lud, tak a nie inaczej decydując, działa właśnie być może zgodnie ze swoją istotą. Tak? Więc tutaj jakby ten schemat wydaje się jakoś
ta krytyka, wewnętrzna krytyka oświecenia wydaje mi się czymś bardzo jakoś atrakcyjna i aktualna u Hecka, że tego, jak to oświecenie właśnie próbuje. I teraz przyjrzymy się do jakby dalszej części tego, jak oświecenie, co dokładnie oświecenie imputuje wierze. W jaki sposób ją jeszcze dalej rozpracowuje, żeby ją w tej swojej krytyce. Bo Hegel właśnie pokazuje, że oświecenie ujmuje wiarę, czyli to czyste myślenie, na bardziej konkretnym poziomie, a dokładnie w trzech momentach. I te trzy momenty, którym Hegel się przygląda, to jest tak. Po pierwsze, czym jest istota absolutna w sobie i dla siebie z perspektywy wiary? Po drugie, jaki jest stosunek świadomości wierzącej do istoty absolutnej? Czy jaka jest podstawa jej wiary? I po trzecie, jakie działanie świadomości wierzącej, jakie działanie świadomość wierząca wykonuje wobec tej istoty, czyli jakby chce się przyjrzeć jej służbie, na czym polega służba tejże istoty, świadomości wierzącej wobec istoty absolutnej. No i dobrze, zaczynamy od istoty absolutnej, czyli od Boga. Z perspektywy tego czystego wglądu, dla świadomości wierzącej byt sam w sobie myślenia przyjmuje postać wyobrażonej istoty. Staje się przedmiotem, obrazem właśnie. Dlaczego? Ponieważ dla czystego wglądu przedmiot dla świadomości jest zwykłą, istniejącą rzeczą pewności zmysłowej. I tę zmysłową rzecz ta świadomość ekstrapoluje na świadomość wierzącą, w sensie świadomość oświeceniowa. Twierdząc, że wyobrażeniem istoty absolutnej dla świadomości wierzącej jest jakiś zmysłowy przedmiot. Hegel o tym pisze tak. Krzywdzi więc wiarę już tym, że jej przedmiot ujmuje w ten sposób, jakby to był przedmiot poznania oczywistego. Tak? Czyli że imputuje jej swój własny przedmiot, czyli przedmiot zmysłowy, narzuca tej wierze, że ta wiara w ten sposób miałaby postrzegać tą istotę absolutną. W taki sposób, jaki poznanie oczywiste postrzega swoją istotę. Czyli właśnie oświecenie narzuca, tak, wierze swoje własne kategorie, bo nie do pomyślenia jest dla oświecenia przedmiot, który nie byłby antropomorfizowanym bytem zmysłowym. Czyli w tym sensie trochę czysty wgląd zachowuje się jak domorosły ateista, tak, który właśnie temu wierzącemu koledze mówi, że ten wierzy w siedzącego w niebie dziadka z długą brodą. Tak? Takie dyskusje, pamiętam właśnie, toczyły się w szkole, że w ten sposób chcieliśmy obalać właśnie poglądy. A, ty wierzysz w to, że jest jakiś Bóg, który z nieba kieruje nami? No i jakby chodzi o to, że oczywiście to nie trafiało w istotę wiary tego, do kogo ten domorosły ateista się... Tutaj można powiedzieć, że oświecenie w ogóle operuje i wymyśla i operuje strukturą myślenia podmiotowo-przedmiotową, która jest zupełnie obca dla tego, co intuicyjnie czy jakoś tam przeżywa wiara. Bo powiedzieliśmy o tym, nie da się go uprzedmiotowić. Że wiara właśnie jest tą jednością świadomości i przedmiotu. No tak. Jest jednością tego, czego oświecenie nie ma. Właśnie oświecenie jest uwikłane w tą dialektykę podmiotowo-przedmiotową, a wiara zachowuje... oczywiście w jakiejś tam niewyrażalnej formie, ale to doświadczenie tej jedności, tej ufności, dlatego w sensie... Wspólnoty też ostatecznie. Działania się wspólnoty. Może patrzeć takim pobłażaniem na tego właśnie takiego tutaj napalonego, oświeceniowego krytyka, który będzie mówił, no bo ty przecież wierzysz w tego Boga, który jest ma jakąś zmysłową postać dla ciebie, no i ty patrzysz na niego, ale ja jestem w tym Bogu, tak? Jakby ja mu ufam, a ty tutaj przychodzisz do mnie z jakimiś zewnętrznymi zupełnie argumentami, które właśnie to jest to, co najbardziej też frustruje oczywiście na oświecenie podniósł, że to nie rusza zupełnie tej świadomości wierzącej. Teraz ponad tym domorosłym ateistą, który będzie teraz próbował używać tutaj swoich racjonalnych argumentów, żeby pokazać, tak właśnie jak Bóg urojony tego Dugginsa, pamiętam, to była taka książka, która był właśnie młody domorosły ateista, jakiś tam, to mówi, o, teraz wszystkim przychodzi, mówił, że ty wiesz Boga tak samo jak ten garnuszek, co lata wokół ziemi. To jest tak jakby... To jest ten moment realizacji oświecenia, który od razu natrafia na pewien zasadniczy problem. Tak, jakby, i oczywiście, i wtedy się spotykałem z takim całkowitym zrozumieniem, że o coś chodzi, koleś. Tak. I ty jakby wiesz, co, i ty projektujesz to, co on wierzy, tak? Tak, dokładnie. A to, co wierzysz, że on wierzy, to jest to, co ty tak naprawdę wierzysz. No właśnie tak mówię. Ja tak samo odniosę się do tego, figura młodocianego ateisty, to jest myślę, że wielu z nas przechodziło tą fazę bycia właśnie tym oświeconym. Ja mogę tak powiedzieć, że przynajmniej na pomiar osób, żeby oświecać ludzi na temat pedofilii kościoła Jana Pawła II, to właśnie ona wierzyła, że wie, kto ci ludzie wierzy. Znaczy,
Tak, to właśnie była też ta moja ta dygresja o tej relacji między oświeceniowym, liberalnym inteligentem, a nawet jak te idole ma i te idole upadają, to dla samej tej świadomości wierzącej są tylko idole, no nie? Ona zawsze wie, że przecież nie o to chodzi, no nie o to, no ten nasz ksiądz może, no ale co przecież to nie o to, w jaki sposób ma to cokolwiek wspólnego z moją wiarą w Boga, że ten ksiądz coś tam zrobił, albo nawet 15. Bardzo możliwe, że to nie jest. No tak. Dlatego Hegel to podsumowuje, tak, że to oświecenie kala ducha wiary tą właśnie zmysłowością. Kłamliwie przypisuje jej zabobon i wiarę w cuda. Ja o tym piszę tutaj na stronie, to jest w paginacji bocznej 393. Tym, czemu wiara oddaje cześć boską, nie jest ani kamień, ani drzewo, ani chleb, ani w ogóle żadna inna przemijająca rzecz zmysłowa. Jeśli oświecenie wpada na myśl powiedzieć, że przedmiotem wiary są jednak także takie rzeczy, albo nawet, że wiara sama w sobie naprawdę na tym polega, to stwierdzić należy, że z jednej strony wiara wie również o tym także, ale dla niej leży ona poza obrębem tego, czemu oddaje cześć boską. A z drugiej strony nie są dla niej takie rzeczy jak kamień i tak dalej w ogóle czymś samym w sobie. Czyli samym w sobie jest dla niej tylko istota czystego myślenia. Ponieważ istotą wiary właśnie jest czyste myślenie, a nie żadne zmysłowe bałwany, to pamiętajmy, że świadomość wierząca dla Hegla to właśnie jest ta świadomość postreformacyjna, wobec której oświeceniowa krytyka całkowicie chybia celu. Ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że Hegel pisze w pewnym momencie, w tym fragmencie, kiedy wiara chce, opierając się na tym, co historyczne, uzasadnić albo przynajmniej potwierdzić swoją treść. Zaraz będziemy do tego dochodzić. Jeszcze to jest w drugim stosunku macie. Okay, wszystko dobra. Jest po kolei. Czyli tak jak wygląda sytuacja dotycząca jakby tego, jak oświecenie ujmuje istotę absolutną dla wiary. A teraz przechodzimy do podstawy wiary, czyli stosunku świadomości do istoty absolutnej, czyli tego, co jest podstawą wiedzy tej świadomości wierzącej o istocie absolutnej. I dla oświecenia podstawę wiary stanowi wiedza o przypadkowych zdarzeniach. I chodzi tutaj oczywiście o tą właśnie wiedzę objawioną, której dowodem prawdy jest objawienie jej przez Boga. Tak? I to dla perspektywy oświecenia jest zupełnie przypadkowe. To, że właśnie 2000 lat temu w odległej Palestynie był jakiś Jezus, który obwołał się Synem Bożym, ukrzyżowali go i zmartwychwstał, co poświadczyli jego uczniowie. Nie jest to wiedza, tak, która spełnia nowożytne kryteria prawdy, którymi posługuje się rozum oświeceniowy. Ale co ważniejsze, rzeczywistą podstawą tej wiedzy jest ogólność wiedząca, czyli duch, któremu czysty wgląd, coś tu mi się pomyliło, zaraz, gdzie to jest? Czyli podstawą tej wiedzy jest ogólność wiedząca, czyli duch, którego czysty wgląd zakłada, czy to czyste poznanie oczywiste, jako coś dla niego inne czy obce. W tym sensie oświecenie nie uświadamia sobie jeszcze, że samo jest ową czystą wiedzą duchem, ową ogólnością wiedzy, dlatego wydaje mu się, że ten moment przynależy jego negacji, jego innemu, czyli właśnie wierze. Dlatego przypisuje wierze wiedzę, która wcale nie jest wiedzą tejże wiary. I tu jest właśnie ten fragment o tym, o czym Maciej zaczął mówić. Mhm. Że poznanie oczywiste przypisuje więc tutaj kłamliwie wierze religijnej to, że jej pewność opiera się na kilku jednostkowych świadectwach historycznych. No właśnie. Które jako świadectwa historyczne nie mogą oczywiście dostarczyć co do swojej treści takiej pewności, jakiej nam dostarczają wiadomości gazetowe o jakichś obecnych wydarzeniach. Że pewność wiary oparta jest na przypadkowości zachowania się tych świadectw. Z jednej strony na przypadkowości zachowania ich przez papier, a z drugiej na umiejętności i uczciwości przenoszenia ich z jednego papieru na drugi. A wreszcie także na przypadkowość właściwego zrozumienia sensu martwych słów i liter. Czyli chodzi, zaraz może Maciek się nie zgodzi ze mną, ale dla oświecenia świadectwa wiary są arbitralne i ulotne. Są zapisane w jakichś przepisanych księgach, których wiarygodności nikt nie jest w stanie potwierdzić. Tutaj właśnie jest ten kontrast, ale to jest kontrast w perspektywie świadomości oświeceniowej. Święty książki gazety. Tak oczywiście Hegel tutaj nawiązuje, pisząc o gazecie, do swojego słynnego jenajskiego aforyzmu, który brzmi tak. Czytanie gazety o świcie to rodzaj porannej modlitwy realisty.
Człowiek kieruje się ku Bogu i przeciwko światu, albo ku temu, czym świat jest. Pierwsze daje to samo bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, co drugie, ponieważ wie, człowiek wie, gdzie się znajduje. W sensie czytanie gazety daje takie samo poczucie bezpieczeństwa, jak kierowanie się ku Bogu, bo człowiek dzięki gazecie wie, jakby z biedą pewność siebie, bo wie, dzięki jakim świecie żyje. Tak? To nie są zmyślone fakty historyczne, jak w przypadku powieści o Jezusie, tylko tu jest konkretna prawda powiedziana ale to jest, w gazecie. Ale chyba to się... Di Gazetę, tak. Dobrze. Jednak dla Hegla właśnie, przez to, że to jest perspektywa świadomości oświeceniowej, czystego wglądu. Pewność wiary w istocie rzeczy nie opiera się na takich przypadkowych świadectwach. Świadomość wiary, podstawa jej wiedzy opiera się bowiem na duchu, według Hegla, który, jak pisze on, daje świadectwo samemu sobie, zarówno występując we wnętrzu świadomości jednostkowej, jak i dzięki ogólnej obecności tego, że wszyscy powszechnie weń wierzą. Ja tylko bym chciał jedną rzecz, bo tutaj ten fragment, który przeczytałeś o tej prasie, kończy się jednak tym wyznaniem. Kiedy wiara chce, opierając się na tym, co historyczne, uzasadnić albo przynajmniej potwierdzić swoją treść, również w ten sposób, o którym mówi oświecenie i traktuje to z całą powagą oraz postępuje tak, jak... Jeszcze do niego doszedłem. Jeszcze nie doszedłeś? Nie, bo tu jest, to jest tutaj u mnie dopiero. Ja się chciałem raz do tego zgodzić. Jeszcze cały fragment chciałem przeczytać. Okej, dobra. Bo ty masz też dłuższy akapit, jakby w wydaniu Landmana te akapity są podzielone inaczej. To ja może zobaczę z góry. Hegel tutaj bardzo, bardzo głęboko modyfikuje pojęcie wiary i pojęcie religii. Bo chodzi właśnie o to, że pewność wiary, w tym fragmencie to przeczytałem przed chwilą, że świadomość wiary powstaje wiele rodzajów opiera się na duchu, który daje świadectwo samemu sobie, zarówno występując we wnętrzu świadomości jednostkowej, jak i dzięki ogólnej obecności tego, że wszyscy powszechnie w nim wierzą. To jest ten wątek, że duch jest tym, czym jest, ponieważ ludzie w niego powszechnie wierzą. Pewność wiary okazuje się czymś niezapośredniczonym, ale bezpośrednio opartym zarówno na jednostkowym doświadczeniu wierzącego, czyli tam Bóg w sercu, jak i na świadomości ogólnej, czyli tej gminie wiernych działalności gmin, czyli na duchu. Ale, i to jest to jak pisze w następnym zdaniu, który Maciek przytoczył. Kiedy wiara próbuje swoją pewność zapośredniczyć przez jakąś zewnętrzną wiedzę, kiedy próbuje właśnie uzasadnić swoją wiarę, pada już łupem oświecenia, jest zarażona, tak? Bo zaczyna się posługiwać jego kategoriami, czyli tłumaczy się oświeceniu, że została już oświecona. I tak należy ten fragment czytać, że kiedy wiara chce w oparciu o czynniki historyczne uzasadnić z siebie samą, albo przynajmniej potwierdzić swą treść, również ten sposób, o jaki mówi oświecenie, kiedy traktuje to poważnie i tak postępuje, czyli traktuje poważnie to, co mówi oświecenie, i tak postępuje, jakby o to właśnie chodziło, to jest wiara, która dała się już uwieść przez oświecenie. Jej wysiłki, by w ten sposób uzasadnić albo umocnić samą siebie, są tylko świadectwem tego, że została już zarażona przez oświecenie. I chodzi o to, że moim zdaniem Hegel tutaj rozróżnia tą wiarę z serca, jakby tą wiarę, do której potem jeszcze będzie się odnosił, czyli tą, która właśnie nie szuka tego pod zapośredniczenia w zewnętrznej wiedzy, czyli w tym oświeceniowym dyskursie, i tej właśnie wiary, która to robi. I dla nim, moim zdaniem tą wiarą jest cały... I to rzeczywiście jest jakby jeden z wytworów oświecenia, czyli na przykład cały kreacjonizm, czy różne pseudonaukowe teorie, które mają potwierdzać dogmaty wiary. Tak jak Templetona w Ameryce, czyli właśnie ci powiedzmy przedstawiciele teologii, którzy będą sięgali po racjonalną argumentację, będą szukali naukowego uzasadnienia tego, że świat ma 5000 lat, tak? Połączył właśnie argumenty teologiczne z rozumowymi, żeby pokazać, że wszystko, co się wydarzyło w dziejach powszechnych, jest zgodne z tak. Ja czytam, jak to był po prostu, w podstawówce miałem takiego księdza, który był dokładnie ucieleśnieniem tej wiary, właśnie tej wiary naukowej, tak? Który próbował nas przez to, żeby być trochę estetyczni wobec Księgi Rodzaju, ale zaraz. Ja się pamiętam, że w ogóle to było bardzo zabawne, że on się tą figurą posłużył, taką bardzo publicystyczną. Amerykańscy naukowcy odkryli ostatnio skamielinę, na której był odcisk ludzkiej stopy. A to, że był, i to miało jego zdaniem potwierdzić, że jeśli na skamielinie z epoki karbonu był odcisk ludzkiej stopy, to znaczy, że już wtedy żył Adam, tak? Czyli że tam Bóg stworzył świat 5000 lat temu. Oczywiście jest też ta inna teoria, która doskonale próbuje to łączyć właśnie wiarę i teologię. To Kadzupan, czy to się też się próbują. Wyraźnie jest psychoanalizm. Już teraz mówię, żeby nas zmylić. Właśnie to ci, którzy uwierzyli w to, że świat ma
15 miliardów lat, są ci, którzy jakby dali się zwieść przez tego Boga, który zastawił pułapkę na niewiernych, zapisując w stworzonej przez siebie materii właśnie ślady tego, że ona jest starsza niż to, co zapisane w Księdze Rodzaju. Też chodziło bardziej o to, żeby pokazać, że Hegel troszkę ukrywa przed nami, że sama religia w procesie konfrontacji z oświeceniem dokonuje się na niej no, szereg przekształceń i to jest prowadzi ostatecznie do tego, o czym była mowa na zajęciach tam dawno, dawno temu, do takiego szlajermacheryzmu, nie? To znaczy każde słowo wypowiedziane... Nie popada pod sąd tego, co tutaj Hegel obnaża. Ja posłucham ważnym przykładem, bo to też tworzy do tej uniwersalnej. Ale właśnie chodzi mi o to, że ten Schleiermacher to jest ta religia, która właśnie nie popada w oświeceniowość. Tak. Rozróżnia, że jest ta, dlatego, że nie popada w oświeceniowość, bo już opiera się na bezpośrednim doświadczeniu, na tym uczuciu religijnym, na tym, że to jest niezapośredniczone. A tutaj właśnie Hegel pokazuje, co się dzieje, jeśli wiara próbuje używać zapośredniczenia, które już ją wikła w dyskurs oświecenia. Czyli jakby jest prawie rola staje się oświecona. Tylko oczywiście pytanie pozostaje. Czym jest wiara, która redukuje się do czystego myślenia? Czy ona faktycznie występowała w dziejach? To znaczy kiedy? To znaczy, która szkoła, który kościół, Arystoteles, może święty Tomasz w tych, jak tam, ale... Bo pamiętajmy, tutaj się zgadzam oczywiście z Maćkiem, bo to jest też pewien... To, jak Hegel opisuje teraz wiarę, wynika z tego, w jakim punkcie argumentacji jesteśmy. Chodzi o to, że tu mamy tutaj krytykę oświeceniowej krytyki wiary. A potem jakby Hegel będzie przepracował samą wiarę, to wtedy też dystansuje się, znaczy wtedy pokaże na przykład, dlaczego ta bezpośredniość samej wiary jest czymś w gruncie rzeczy niemożliwe, bo ona już jest, występuje w formie zapośredniczonej, że wiara, nawet ten Schleiermacher czy Jacobi i tak są uwikłani w ten sposób. Tak, ale cały czas jest tam podkreślane, że to, co jest istotą myślenia Schleiermachera, pozostaje obecne w ramach tej wiary, o którą nam chodzi, już przerąbionej przez oświecenie, tak samo jak oświecenie przerąbione. Jest to poczucie substancjalności cały czas, które było u Schleiermachera, ale ono nie znika w związku z tym, że je przepracowujemy, unarracyjniowiamy i tak dalej, i tak dalej. To chodzi o to, że to jest taki jakiś tam luterański, a pozostałość u Hegla, która znaczy, wiele wątków. Jeden z nich jest taki. Feuerbach właśnie mówi, dlatego Hegel się myli, bo Hegel myśli, że religia to jest pewne przeżywanie, myślenie jako takiego, a właśnie nie. Religia to jest konkret wyobrażeń. To są rogi apisa. To, że ten apis ma właśnie rogi taki, ma taki kolor, to jest istota religii. Właśnie absolutne przywiązanie do szczegółu, do konkretu, do tych wszystkich potysięcznych wyliczeń, jaki tam jeszcze kolejna tryb. Z tej narracji, tutaj, którą Hegel roztacza. W tym znaczeniu, że Feuerbach przypisuje religii właśnie te zmysłowe wyobrażenia, podobnie jak oświeceniowy krytyk religii jej też przypisuje, że ona tak sobie wyobraża swoją istotę absolutną. Tak. I co więcej, Feuerbach mówi, że sugerowanie, jakoby w religii obok tego było jeszcze podmiotowe poczucie substancji, to jest właśnie gest Hegla, który stara się religię uratować. Tak bardzo mu zależy na religii, żeby włączyć religię jako twór kulturowy w obręb ducha, że stara się włączyć w obręb religii pewną myśl, która jest raczej myślą charakterystyczną dla oświecenia, a nie dla religii. Bo to jest bardzo dziwne, kiedy on tutaj w tych fragmentach zaczyna mówić właśnie o tych konkretach religijnych. I zaczyna mówić, że to są wyobrażenia. I zaczyna pokazywać, w jaki sposób oświecenie sobie zaczyna radzić z tymi wyobrażeniami i nie jest w stanie sobie z nimi poradzić, bo to jest właśnie ta pozostałość prawdziwie religijna w religii. Językiem Feuerbachera mówiąc. Feuerbachera. Schleiermachera. Znaczy to jest syntezy, ale ja się z tobą zgadzam. W tym sensie uważam, że ta uwaga moja wcześniejsza o tej jakby zbieżności, to jakby masz rację. To Jepolit się myli, pokazując, że Hegel jakby tutaj myśli, że Hegel i Feuerbach wspólnie przepracowują tą treść religijną, bo jednak ostatecznie Hegel przepracowując ją, każde znoszenie, zachowuje coś z tego, co zniesiono, więc zachować właśnie tą substancjalną jedność czy bezpośrednie doświadczenia religijne, które nie zostają u niego nigdy pełni się nie wyzbywa, a Feuerbach jakby to dokładnie to jego przepracowanie religii polega na tym, że on jakby całkowicie już ją zeświadcza. Pokazuje, że jest tylko antropologią i że jakby tym jednym momentem, bo chodzi też o to, że tutaj były dwa momenty religijne. Z jednej strony jest ten rzeczywiście moment, który Hegel pisze, że świadomość wytwarza tak, w działaniu gminy tą istotę absolutną. I to jest jak najbardziej feuerbachowski model. To tak, przecież to człowiek stwarza sobie Boga, który jest właśnie tym jego zewnętrznym określeniem refleksyjnym samego człowieka. To jest jakby Feuerbach w pigułce. Ale z drugiej strony
jest ta jeszcze inna strona religii, którą Hegel wyraża, właśnie mówiąc o tym, że nie jest pewna ta wewnętrzna prawda, czy ta substancjalna jedność, nawet w tym fragmencie, który pisze wcześniej, żeby przeciwstawić tą religię właściwą tej religii oświeceniowej, tak? Że w tej religii właściwej jednak, powtórzę to jeszcze raz, że tam jest ten duch, który daje świadectwo samemu sobie, tak? Występując wewnętrznej świadomości jako ogólnej obecności tego, że wszyscy powszechnie weń wierzą. Bo to ostatecznie nie chciałbym jakby w to wikłać, no bo to trzeba pokazać stosunek Hegla i Feuerbacha, który nie istniał, no bo przynajmniej Hegla do Feuerbacha, ale to jest kwestia też tego, że to jest zupełnie inny trochę świat, inny status konkretu zmysłowego dla Feuerbacha i zupełnie inny dla Hegla, bo dla Hegla no to właśnie to jest to, co jest wewnętrznie negatywne, samo się niweluje, a dla Feuerbacha to właśnie jest myślenie już wyalienowane, które w ten sposób myśli o konkrecie przyrodniczym, który właśnie zaczyna kombinować, że konkret przyrodniczy odnosi się do ogólności jego niebycia, no i tak dalej, i tak dalej. Cała ta dialektyka, która pokazuje, że konkret zamienia się w ogólność, dla Feuerbacha nie istnieje, czy istnieje, ale nie w świecie przyrody, które on traktuje jako... Dobra, nieważne. Ale zostawmy w takim razie Feuerbacha, tylko zapamiętajmy to, że jednak wbrew temu, co powiedziałem wcześniej, jest więcej różnic niż podobnych. Bo to wiadomo, bo można teraz powiedzieć, że samo myślenie feuerbachowskie jest myśleniem wyalienowanym, związanym z tym, że nie rozpoznaje właśnie całościowości myślenia, które myśli zarówno w strukturach abstrakcyjnych, jak i tak naprawdę w czynach i tak dalej. I to można później powiedzieć, ale to jest właśnie takie traktowanie Feuerbacha, jest dopiero wyrazem alienacji. Jak już powiemy to 50 razy i wtedy spojrzymy na całość tej wypowiedzi, to wtedy zrozumiemy stosunek Feuerbacha i Hegla. Jako całość tych wszystkich wypowiedzi. Jak to? Jest 19:47, jesteśmy na czwartej stronie. Krótka uwaga, Bronku, bo ja bym chciał jeszcze skończyć tylko ten trzeci. Tak, tak, ja tego krótko, bo być może za dwa tygodnie jeszcze tutaj będziemy o tym dyskutować. Chciałem powiedzieć, że rozwój refleksji nad religią raczej potwierdza i idzie w tym duchu heglowskim, bo przecież najpoważniejsze dzieło i najbardziej dyskutowane i wnoszące najwięcej do rozumienia religii, myślę tutaj o książce Emila Durkheima, tej książce Le Fond Elementaire de la Vie Religieuse, prawda? Tam definiuje się religię w ogóle nie odwołując się do Boga. A mówisz centralnym pojęciem religii święty. Słucham? Słucham? Pierwotne formy religijności. Jak po polsku jest ta książka? Żeby... Elementarne formy życia religijnego. A, Le Fond Elementaire de la Vie Religieuse, Emila Durkheima. Masz cały głośniej, więc ja powtarzam to co innym. Że... Tak, tak, tak. Tam w ogóle definiuje się religię, nie odwołując się do pojęcia Boga, tylko centralnym pojęciem jest pojęcie świętości. I dopóki istnieje społeczeństwo, to ja już do tego wrócimy później, jeżeli za dwa tygodnie. Ale to jest raczej rozwinięcie tej myśli w duchu właśnie heglowskim. Prawda? Mam wrażenie, że rzeczywiście, jeśli by wziąć jakąś taką filozofię religii poheglowską, która najbliżej jest Hegla, no to rzeczywiście Durkheimowskie ujęcie, które zawsze mówi, że tak naprawdę wspólnotowość jako taka zawsze ma rangę świętości, tak. Już sama z siebie wytwarza religijność, bo religijność to wspólnotowość. No tak, no tak. No tak. To zresztą jest stosunek do siebie jako do człowieka. Jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, to oczywiście ta oświeceniowa, taka europejska myśl nie była w stanie zrozumieć religii wschodnich, tak, buddyzmu, taoizmu czy konfucjanizmu. Tak? Czyli paradoksalnie to, o czym mówi Durkheim, religii ateistycznych, prawda? I to wcale nie jest kwadratowe koło, jak pokazuje Durkheim we wstępie do tej książki. Tak. Natomiast w kategoriach heglowskich można właśnie zrozumieć tego typu religijność. To na pewno jeszcze będziemy wracali, nie chcę zabierać czasu, bo jak tutaj zauważył Bartek... Durkheimowski, on też już powracał nam, czy pojawiał się i będzie nam jeszcze powracał, bo też wiem, że Maciek bardzo lubi Durkheima. Okej, został nam jeszcze trzeci stosunek z tych opomnianych, czyli działanie świadomości wierzącej wobec istoty najwyższej. I chodzi tutaj o jakby ten cały wątek chrześcijańskiego imitatio Christi, czyli działań, które mają na celu naśladowanie Chrystusa. Bo dla oświecenia zgodność celu i środków takiego działania będzie czymś bezrozumnym, a jego zamiar, cel i zamiar czymś złym i nieczystym.
ponieważ działanie wiernego z perspektywy oświecenia jest przeciwstawne wobec czystego wglądu, dla którego wszystko, czym ono samo jest, ale tego nie wie, staje się dla nich czymś co inne. Więc czysty wgląd znowu będzie sobie zaprzeczał. Dlatego z perspektywy oświecenia głupie jest działanie wiernego, który, aby wzorem Chrystusa uwolnić się od zmysłowych przyjemności i rozkoszy, rzeczywiście sobie ich odmawia. Głupotem jest również to, że aby uwolnić się od tego, co jednostkowe, pozbywa się swojej jednostkowej własności, na przykład oddając ją ubogim. Dla oświecenia, i tutaj Hegel odnosi się do hedonizmu jako postawy moralnej oświecenia, właśnie Holbacha, Helvetiusa, którzy jeszcze wrócą do dalszej części, niecelowy jest ascetyzm i ubóstwo, by osiągnąć wolność od przyjemności i posiadania. No i Hegel w tym sensie naigrywa się tutaj z sądu hedonisty, zauważając, że zgodnie z jego logiką niecelowe byłoby, aby głodny postanowił coś zjeść. Tak? Czyste poznanie oczywiste uważa jedno i drugie, w sensie i ascezę, i ubóstwo, za niecelowe, jak i niesłuszne. Za niecelowe uważa odmawianie sobie przyjemności i rozdawania majątku po to, by okazać się wolny od przyjemności i posiadania. Biorąc rzecz z odwrotnej strony, powinno by ono, to czyste myślenie, czysty wgląd, ogłosić za głupca tego, kto chcąc jeść, podejmuje środki by temu, aby rzeczywiście jeść. Podobnie uważa również za rzecz niesłuszną, jeśli ktoś odmawia sobie posiłku i nie daje pieniędzy za masło i jaja. Czy też odwrotnie, jaj i masła za pieniądze, lecz po prostu oddaje innym, nie otrzymując niczego w zamian. Uznaje on jedzenie czy posiadanie wymienionych wyżej rzeczy, w sensie ta świadomość oświeceniowa, hedonistyczna, za cel samoistny, dając świadectwo temu, że samo jest bardzo nieczystym zamiarem, któremu istotnie chodzi o taką właśnie rozkosz i takie posiadanie. Czyli chodzi o to, że asceza i ubóstwo są niesłuszne moralnie dla hedonisty, dla którego cel to jest samoistny, stanowi rozkosz i posiadanie. I tu właśnie mamy przykład tego, bo Hegel jakby pisze tutaj de facto o egoistycznym, tym hedonistycznym, burżuazyjnym konsumencie, tak, który jakby chce tylko zaspokajać swoje przyjemności. Ale co jest najciekawsze, czytamy dalej, on jednocześnie postuluje wzniesienie się ponad swoje naturalne potrzeby. To jest dlatego, jak rozpozna jego sprzeczność. Jako czysty zamiar, chodzi o tego właśnie znowu hedonistę, głosi również i teraz konieczność wzniesienia się ponad naturalną egzystencję, ponad chciwość i środki, którymi ona dysponuje. Uważa tylko za głupie i niesłuszne, że należy tego dowodzić czynem. Czyli inaczej mówiąc, ten czysty zamiar jest naprawdę oszustwem. Głosi bowiem i domaga się wewnętrznego wzniesienia, ale poważne traktowanie tego zamiaru, rzeczywistą jego realizację i wykazywanie jego prawdziwości, uważa za rzecz głupią, a nawet niesłuszną. Czyli chodzi o to, że ten hedonista chce się wznieść ponad swoje naturalne, czy uznaje, tak, że konieczność wzniesienia się poza swoje naturalne potrzeby, ale te praktyki polegające na uwalnianiu się od tych naturalnych potrzeb uważa za głupie i niesłuszne. Tak? I w ten sposób pokazuje Hegel, ten hedonista zaprzecza zarówno sobie jako czystemu poznaniu oczywistemu, gdyż zaprzecza bezpośrednio celowemu działaniu, jak też sobie jako czystemu zamiarowi, gdyż zaprzecza zamiarowi okazania się wolnym od celów jednostkowości. No tutaj Hegel dość powiedział karkołomny sposób, próbuję wpisać, powiedzieć prostą rzecz, że ten hedonista właśnie wpada, zaprzecza samemu sobie w tym sensie, że to, co mówi, czyli że trzeba się powiedzmy uwolnić od tej naturalnej przyjemności, ponieważ są wyższe przyjemności, przyjemności duchowe, temu, że krytykuje właśnie tego ascetę, czy tego, który rozdaje pieniądze ubogim, jako formy realizacji tego wznoszenia się ponad naturalne potrzeby. Tak? No i też mam właśnie próbkę tego, dlaczego w ogóle ten rozdział jest trochę trudny do czytania, bo tego typu myśl, która wydaje się niezbyt skomplikowana w swojej strukturze, Hegel właśnie wyraża bardzo mocno swoim żargonem, w którym się trudno połapać. Na przykład wcześniejszy pisał, jak o Platonie pisze i pisze o ascezie chrześcijańskiej pochodzącej od Platona, to też jakby tam argumentuje w podobny sposób, że każdy gest, na przykład jak Orygenes tam sobie odcina. Orygenes będziesz. Znowu za szybko coś mówię. Orygenes i asceza, chodzi o to, że Hegel przejdzie do jakby tego, no dobra, zachowywania wiary,
tam będzie krytyka ascetyzmu. Krytyka ascetyzmu, która już pojawiła się, bo to jest ciekawe. Mieliśmy świadomość nieszczęśliwej krytyki ascetyzmu, do której Hegel powróci w momencie, kiedy będzie jakby pokazywał właśnie tą drugą odpowiedź wiary i też w kontekście tej odpowiedzi wiary krytykę wiary, którą Hegel będzie przeprowadzał, już z perspektywy jakby jedności wiary i wiedzy. Tam się pojawi krytyka ascetyzmu, ale tutaj Hegel krytykuje oświeceniową krytykę ascetyzmu. Właśnie, że to jest też trochę trudność tego rozdziału, bo tutaj Hegel pokazuje, dlaczego nie ma racji, tę wewnętrzną sprzeczność wikła się hedonista, czyli ten oświeceniowa świadomość, czy też dlaczego właśnie on, bo jemu chodzi o to, żeby w tej krytyce wiary przede wszystkim pokazać wewnętrzną sprzeczność, czy to zdekonstruować samą tą świadomość oświeceniową, ale tej samej wierze za bardzo się na razie nie przygląda. Pojawia się tylko, jakby właśnie mówię, że on przez to, że patrzymy na wiarę z perspektywy oświeceniowej, to demaskujemy oświecenie jako wewnętrznie sprzeczne. A potem w drugiej części będzie już przyglądał się wierze i wtedy nagle się okaże, że będzie i krytykował to, że wiara faktycznie postrzega istotę absolutą przez pryzmat właśnie tych zmysłowych bałwanów, tam się ta formuła pojawi, będzie krytyka ascetyzmu chrześcijańskiego jako czegoś, co w gruncie rzeczy jest, no, tam nie chcę tego uprzedzać w pełni, ale tam się właśnie pojawi to, że odcięcie sobie, czy samokastracja przez Orygenesa wcale nie sprawia, że wyzwala się od pożądania seksualnego, a przecież tym była motywowana, tak, że działanie tak naprawdę przeczy temu celowi, któremu służyło, więc to zostanie potem przez Hegla jakby jeszcze z innej strony ujęte. Bo ja też patrzę na to wydanie Nowickiego i to wydanie Landmana. No, Nowicki nie ma tego podziału, który jest Landmana i po raz kolejny mam wrażenie, że ten podział bardzo mocno narzuca pewien rytm i mówiąc rytm mam na myśli to, że pewne akapity odnoszą się automatycznie do innych akapitów, w związku z tym, że są tak podzielony jest tekst, czego nie ma u Nowickiego i dla mnie na przykład ten taki, no nie wiem, inny jest porządek tekstu, po prostu dla mnie odwoływanie pewnych rzeczy. Trzy momenty, są tutaj cały czas. Tak, ale nie ma czegoś takiego jak doktryna oświecenia, odrysu i tak dalej. Ja pomijałem to. Chodzi mi tutaj o to, że na razie mieliśmy trzy momenty, w jaki sposób wiara oświecenie postrzega wiarę, tak? I teraz będziemy mieli jeszcze, może dla porządku powiem, że teraz będziemy mieli trzy momenty. Ojejku. Teraz będziemy mieli. Gdzieś tu zgubiłem. A teraz trzeci będzie moment. Nie, już trzeci moment był. Właśnie zakończyliśmy go. Tak. Teraz już skończyliśmy tutaj na trzecim momencie. Tak, teraz będziemy mieli takim, jak okazuje się oświecenie z doświadczeniem wiary. Teraz będziemy mieli to, co nazywano nam pozytywnymi tezami oświecenia, tak? Bo tutaj, jeżeli się pojawi, kiedy już wszystkie przesądy zabobony zostały usunięte, powstaje pytanie, co dalej, co z tą prawdą, którą oświecenie zamiast nich rozpowszechnia. Teraz będziemy mieli pozytywny program oświecenia. Ale musimy, Maćku, kończyć. Ja zaraz zostaniemy, to może chwilę jeszcze to przedyskutujemy. W tym sam podział, bo rozumiem, że coś ci tutaj się nie zgadza. Nieważne. No dobra, to jeszcze może do tego też wrócimy do tego podziału, jakby samego tego rozdziału. Na początku naszych kolejnych zajęć, gdzie zostało nam jeszcze, no, prawie jesteśmy w połowie, więc uważam, że to jest dobry. Tak, może na następnym zajęciu, jak skończymy już oświecenie, będziemy mogli przejść do wolności absolutnej terrorowej. Znaczy, w sensie na następnym zajęciu skończymy oświecenie, na trzecim zajęciu wolność absolutnej terrorowej. Dziękujemy bardzo.